Twarz. Idziesz i liczysz naboje ostatnie trzy i nie chybisz już, to wiesz. Róża czerwono, biało kwitnie bez, nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest. Wzgórza przejdziemy, wodą popijemy, puchnie polowe, diabli wiedzą gdzie. By się martwił, że na drodze kurz i śnieg i deszcz to znamy już. Wzgórza przejdziemy, wodą popijemy, woda po warce ma jak wino smak. Róża czerwoną, biało kwitnie bez, dojdziesz bracie, choć krucho jest. Stary karabin twój brat jeszcze zadziwi świat. Będą znów piękne dziewczyny za wojskiem szły, a że w oczy deszcz to nic. Róża czerwoną, biało kwitnie bez, nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest. Wzgórza przejdziemy, wodą popijemy, kuchnie polowe, diabli wiedzą gdzie. Kto by się martwił, że na drodze kurz i śnieg i deszcz to znamy już. Wzgórza przejdziemy, wodą popijemy, woda po walce ma jak wino smak. Róża czerwoną, biało kwitnie bez, dojdziesz bracie, choć krucho jest. Róża czerwoną, biało kwitnie bez, choć było krucho, teraz dobrze jest. Wzgórza przeszliśmy, całą wróciliśmy, kuchnie polowe odnalazły się. Jeszcze na twarzach mamy z drogi kurz, lecz dziś ten marsz za nami już. Wzgórza przeszliśmy, całą wróciliśmy, czoło otrzemy, oczyścimy broń. Róża czerwono, biało kwitnie bez, oto bracie, wędrówki kres. Dzień dobry się z Państwem, Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery, wylizanej konkretnie, szydery we wtorek, drugi dzień kwietnia 2024 roku. Tę piosenkę, tę jedyną,
śpiewam dla ciebie, szydercza społeczności. Ta piosenka to pojawiła się nieprzypadkowo. Dzisiaj jest rocznica trafienia do kin tegoż właśnie filmu, z którego ta piosenka pochodzi, czyli Jak rozpętałem II wojnę światową. I mam, proszę was, zawsze mieszane uczucia, kiedy myślę o tym filmie, ponieważ po pierwsze uwielbiam ten film, Jak rozpętałem II wojnę światową. Uwielbiam jak jasna cholera po prostu, chociaż nie oglądam często, ale uwielbiam. Ale z drugiej strony jest to tak koszmarny film w sensie społecznym i tak dalej. Takie filmy, wiecie, pokazuje się, jak gdzieś tam w filmie pokażą gołą babę tak zwaną, albo facecką dupę. No to jest dyskusja, prawda, o tym. Albo jak pokaże się, i nie wolno dzieciom chodzić do kina, nie wolno tam ludziom pokazać w telewizji. Albo jak na przykład jakieś filmy tego Tarantiny, gdzie tam jest krew, pot i łzy, to nie ten. To mamy film, w którym fantastycznym, jeszcze raz powtarzam, uwielbiam, to Marian Kociniak, kurczę, genialny jest po prostu, tam epizody aktorów, którzy tam się pojawiają, są po prostu no, Kazimierz Rudzki, no na przykład, no to jest majstersztyk, nie? Ale sam w sobie ten film jest przerażający jako film, ponieważ to jest wojna jako niesamowita przygoda. Tam nie ma krwi, tam nawet jak kogoś zabijają, to tylko tak na chwilę wygląda, tak jakby na chwilę. Tam jak ktoś jest ranny na śmierć prawie, no to jest zawsze wesoły, jest w sumie przyjemnie, krwi dalej nie ma. Chyba jedyny moment, kiedy się krew pojawia, nie, nawet wtedy jak mu tego orzełka przybił do Baumhalten, jak przybił mu tego orzełka tak do ręki, to nawet wtedy się krew nie pojawiła. Wojna jest fantastyczną, wesołą przygodą, w której ludzie łączą się w pary z różnych powodów, kultury się łączą, prawda? Tu można z Serbami, z Chorwatami, no przyjemnie jest po prostu, jak cholera na tej wojnie. Wojna jest fantastyczną przygodą w tym ujęciu. I zarówno partyzanci, zobaczcie jak tam wyglądali, zadowoleni z życia. Niemcy, no o tyle, że głupi byli po prostu, no jakoś tam, to zawsze, ja twierdzę przy okazji, tak w ogóle, jak ktoś mi pokazuje takie filmy, czy opowieści, tak jak Giuseppe w Warszawie, no jak mało, dużo innych, Klos na przykład, jak mi tam pokazują tych Niemców, tak jak o nich śpiewał Salon Niezależnych, że kiedy gonili Niemca, zawsze opadały mu spodnie i tak dalej, no to trochę upokarzające dla tych wojsk, które w 39 dostały od nich strasznego łupnia w dupę, skoro z takimi ciamajdami przegrali, ale to tam małe fiki. Ten film naprawdę jest szkodliwy. I oni go puszczają tak bezrefleksyjnie w telewizji. Tak się go puszcza w telewizji, coś bezrefleksyjnie. On w swoim czasie, on po prostu taka był inny rodzaj wrażliwości, tak? Ale dzisiaj moglibyśmy sobie już jakby darować sobie takie rzeczy. Ja wiem, że to brzmi trochę jak ci święci, którzy za swojego życia najpierw się tam naruchali, nazabijali i tak dalej, a potem mówią, no ale już teraz mi już zdrowie na to nie pozwala, to skoro mi zdrowie na to nie pozwala, to wy wszyscy też macie zakaz takiego działania i nie wolno tego robić i w ogóle to jest grzech i tak dalej, nie? To oczywiście, że to jest, tak trochę brzmi, ale no świat idzie do przodu i dzisiaj już nie powinniśmy pokazać, a tu jeszcze pokolorowali ten film, żeby młodsi też mogli to pooglądać, a to jest szkodliwe, na poziomie pewnym, na metapoziomie pewnym, tak, takiego, bo od razu przecież nie patrzymy na to i nie myślimy, o kurwa, jak fajnie, szkoda, że wojny nie ma, nie, ale gdzieś tam w nas na przykład buduje to takie przekonanie,
że wojna to nie jest coś strasznego, że wojnę można przeżyć, można tam sobie jakoś poradzić, to te filmy wszystkie i one są świetne jako filmy, bo Giuseppe w Warszawie, no cudowny film po prostu, nie? Jak rozpętałem II wojnę światową, cudowny film, masa innych, Klos, świetna sytuacja, naprawdę świetny scenariusz. I czy Czterej Pancerni, prawda? Tam chociaż śmierć się pojawiła w tych Czterech Pancernych, pojawiła się chociaż śmierć jakichś bliskich ludzi i tak dalej. Też jakoś w miarę bezkrwawo się to wszystko odbywało, ale jakoś tam jest. Ale ten film jest majstersztykiem sztuki filmowej, a jednak ja będę zawsze, będę już powtarzał od czasu, jak się o tym przekonałem, jak pomyślałem sobie, kurczę, mówię, jakie to jest głupie. Jakie to jest głupie, wiecie, w tych obozach tam siedzą i sobie tam śpiewają, bardzo mi cię tu potrzeba i tak dalej. Jaka to rozkosz w ogóle, jaka to fajność była. Tu sobie z byczkiem pojechali do Strasberga i jakie to było wesołe. Chociaż jeszcze raz powtarzam, jako film, jako sztuka, jako narzędzie jest genialne po prostu. Jest genialne po prostu. Tak uważam. Natomiast jest szkodliwy. Czterej Pancerni o tyle nie są szkodliwi, na przykład Bartkan, że tak, bo jak mówiłem o nich, tak ten, ale właściwie nie są szkodliwi o tyle, że to jest ramota trochę, nie? Czterej Pancerni są ramotą i one się tak nie, jakby nie, były kiedyś tam w swoim czasie czymś wielkim. Dzisiaj to one są nie, jakoś tak nie, nie podejrzewam, żeby zrobiły wrażenie, ale też niepotrzebnie ich puszczać. Nie ma powodu, żeby ich puszczać po raz kolejny, oczywiście, ale nie w takim. Wiecie, im lepszy taki film, jak właśnie jak rozpętałem II wojnę światową, jest po prostu świetnym filmem, tak jak świetne filmy były filmami propagandowymi w III Rzeszy i tak dalej. To też były fajne rzeczy. Ja żem sobie myślał, że wojna to szpas. Pobędę sobie na niej tydzień, dwa tygodnie i powrócę między was. No na przykład takie coś się trzeba. A może trzeba po prostu trochę zluzować gumę w majtach, pisze Home Records. I ja ci powiem, że oczywiście, że masz trochę racji, ale tylko trochę, bo od takiego luzowania gumy w majtach, rozumiesz, do jakiego momentu będziesz tę gumę luzował, nie? Do którego momentu? Bo przecież wszystko było jakąś tam rodzajem rozrywki, prawda? I no, wyluzujmy tam, dobra, to ale to śmieszne jest, nikt tak nie uwierzy w to. A ja myślę, że budowanie pewnej wrażliwości. Ty mówisz to z pozycji osoby, która to już przeżyła, która jakby ma inne doświadczenie już z tym. Ja też na przykład na mnie to nie zrobiło takiego, wiesz, wrażenia teraz, nie? Jak jestem, to nie jestem podatny na taką akcję, ale ogólny nastrój wojenny jest po prostu, jest szkodliwy, no tak jest moje zdanie i ja nie decyduję o tym, ja nie jestem w stanie tego decydować. Młodzi tego filmu nie oglądają, otóż oglądają, po to zresztą został pokolorowany i tak dalej, ale oglądają, bo jest zabawny, bo to jest naprawdę obiektywnie dobry film. Masa scen, mówię, te udział tych epizodystów, czy udział te małe sceny, które tam są, bo tam jest wielość tych małych ról. No, moja ulubiona to oczywiście Kazimierz Rudzki jako oficer brytyjski. Uwielbiam, ale to ja mam słabość do Kazimierza Rudzkiego jako takiego, jako aktora. Po prostu. Na przykład wesoła scena, gdy uciekli z transportu, czyli scena z byczkiem, do obozu koncentracyjnego, a na ich miejsce zabrali dwóch chłopaków, którzy jechali na roboty. Boki zrywać ze śmiechu. No więc właśnie, to trochę wygasza naszą wrażliwość, nie? Tak mi się wydaje, a ja jestem oczywiście, wiecie, i cyniczny, i szczerze, ja też zawsze powtarzam, tylko ja wolę, wiecie, wolę się śmiać
z tego, co jest w rzeczywistości, z tego, co podsuwa nam życie, a nie robię robić specjalnie filmów ku temu. Jeszcze raz powtarzam, w swoim czasie ten film odnosił bardzo, miał bardzo ważną rolę do spełnienia, bo jak każdy film, ten film z kolei, wiecie, gasił traumę wojenną. To było bardzo ważne. Czterej pancerni i tak dalej, to były to sytuacje, w których czy Klos, czy ale właśnie takie komedie, to one pomagały jakby ogarnąć traumę wojenną dla pokolenia mojej mamy, mojego taty, następnych jeszcze ze dwóch pokoleń. I to było okej, ja nie mam nic przeciwko temu. Mało tego, ja generalnie nie mam nic przeciwko temu, że takie filmy powstają. Znaczy w sensie, no jakby nie mam, nie zakazywałbym odgórnie powstawania takich filmów, ale po prostu ja jestem, zdaję sobie sprawę z tego, ile takie filmy robią społecznej krzywdy albo społecznego takiego, wiecie, takiego osłabiają społeczną wrażliwość na przykład, bo to jest ważne. I oczywiście Home Record, masz rację, że możesz mi tam mówić, żebym wyjął kij z dupy i tak dalej. Pewnie jeszcze jakiś czas temu też bym tak sobie odpowiedział, powiem ci szczerze. Nie? Jeszcze nawet nie tak dawno bym ci tak powiedział. Ja z takich wyciszaczy traumy lubię Kafę pod Minogą. Tak, to był, wiesz, ale w wersji książkowej Kafę pod Minogą było, tam były te elementy traumy takiej prawdziwej, prawda? Tam były elementy też przeżywania czegoś prawdziwego. Tam nie było udawania, że to jest tylko zabawa. Tam był ta obawa, przecież jak te chłopaki i dziewczyny tam kombinowali z jedzeniem, z tymi transportami, no to się działo, tak? To się faktycznie działo, ale tam cały czas wszystko było podszyte tym prawdziwym strachem, który towarzyszył, krwią, śmiercią otaczającą to ich wszystkich i śmiesznością, która wynika często z przypadków, które są. Mój ojciec nawet, chociaż niechętnie o takich sprawach opowiadał w ogóle o tym swojej działalności wojennej, to też mi opowiedział kilka historii, które po prostu trudno się nie śmiać, nie? Bo jak opowiadał, jak tam wpadali na siebie na przykład z innych organizacji i tak dalej, do jakichś śmiesznych rzeczy dochodziło. Jak gadali ze sobą na przykład i nie mogli powiedzieć jeden drugiemu, a się okazało, że obaj są w tej samej akcji, nie? A udawali, co robisz? A to tam opowiadali, gadali sobie i w końcu tam kombinowali. I to jest fajna rzecz w Kafę pod Minogą. Bardzo to jest takie wyważone bardziej, chociaż bardzo właśnie też z tą traumą walczyło. Jeśli chodzi o inne książki, to też często jest tak, że to są bardziej, że te książki są lepsze, bliższe jakby takiemu, tam jest ten moment na refleksję. Nie? Tutaj jak rozpętałem II wojnę światową, na refleksję był tylko ten patriotyczny taki wymiar, tak? On mówi, to jest Polska i tak dalej, to te sprawy wyglądają. Alo, też do bani, Home Records pyta, alo, no z francuskiego punktu widzenia jest bliski, poza tym nie mieszaj historii, nie mieszaj, tak cię proszę, tak mi się wydaje, to znaczy w swoim imieniu, nie mieszaj teatrum absurdu do tak sytuacji. Ja nie jestem zwolennikiem robienia komedii, takich totalnych komedii z wojny. Nie jestem zwolennikiem, więc ja oczywiście się śmiałem na tym, na alo. Jak ci powiedziałem jeszcze jakiś czas temu, to bardziej byłem otwarty właśnie na takie rzeczy. Jeśli natomiast mówisz o serialu Masz,
no to się mylisz grubo, prawda? Bo albo nie widziałeś tego serialu, tylko tak się opierasz na jakichś wyjątkach i na tym kolesiu, który chodził w sukienki, się przebierał, albo no wiesz, mieszanie alo, alo z masz, który jest zarówno film, jak i serial, to jest manifesty antywojenne po prostu i to takie w czystej formie, oczywiście taki, ta komediowość masz jest pokazana no w sposób taki, który daje się, wiecie, daje się łatwiej przełknąć, ale to jest manifest antywojenny. Ja nie wiem, co ty mieszasz mesz z alo, alo. Alo, alo też pokazuje absurd całej sytuacji, ale na czymś innym się skupia. Tam nie ma takich rzeczy jak w tym. Życie jest piękne z Roberto Beninim. O, to jest na przykład film, który pokazuje też jakąś, też pokazuje, że można zrobić film dla ludzi, a jednocześnie z jakimś pytaniem. I już, nie? No ale tak jak mówię, to nie jest tak, że ja chcę powiedzieć jasno, że ja uważam, że takie filmy, oj, na tym skończę ten wątek, ja uważam, że takie filmy są po prostu, o ile ja sam, jeszcze raz powtarzam, uwielbiam oglądać, uwielbiam bawić się przy, jak rozpętałem II wojnę światową, tak już dzisiaj mam refleksję, że to jest film, jest no zbyt, robi krzywdę samej idei wrażliwości na wojnę. Wrażliwości na wojnę. Ja wolę się pośmiać, jeżeli już się śmiejemy, to jeżeli tu Witchcard pisze, a komediowość 17 mgnień wiosny, niby niezamierzona, ale to przecież prawdziwa uczta kabaretowa, nie. To też piszesz dlatego, że nie oglądałeś tego dawno. Ja sobie kiedyś sprawiłem taką przyjemność, że włączyłem 17 mgnień wiosny i poleciałem od początku. To jest, wiesz, dopóki pamiętasz jeszcze żarty o Sztylicu i tam sobie zaczynasz dogadywać te różne formy w trakcie oglądania, no to ci starcza na górę jeden odcinek tej historii. To starcza ci tylko na jeden odcinek. Dalej nie jeżeli jesteś w stanie oglądać dalsze odcinki 17 dni wiosny z takim nastawieniem kabaretowym i nie nudzisz się, w sensie takim, że nie załamiesz się w pewnym momencie tempem i tak dalej. Dzisiaj to jest już archaizm kręcenia jako sztuka filmowa. Niż nie. Dlatego wolę naturalne krwiożercze króliczki Monty Pythona, śmiać się trzeba umieć, zombie SS, tak, to są tego typu, wiecie, ale ja też mam, jeżeli już mówimy o tym, bo jeszcze, tak jak powiedziałem, ja się zgadzam z tobą, Home Records, że to trzeba wyważać i tak dalej, ja mówię swoje zdanie, moim zdaniem to robi szkodę na wrażliwości społecznej, tak jak robią szkodę taką, jak robią krzywdę na przykład filmy Barei. To wiecie, też nie można zakazać filmów Barei czy Chmielewskiego. Też nie można zakazać. Ale chodzi mi o to, że trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś dzisiaj myśli o komunie kategoriami bareizmy wiecznie żywe i bareizmami, no to jest dla, wiesz, to z jednej strony dobre, bo nie ma się co pałować, wiecie, jakąś tam traumą i tak dalej, że jest, tylko że no, nie pamiętamy o tym, że to było naprawdę, nie? I że naprawdę upierdliwe były takie rzeczy, ale wojna jest takie zniewrażliwienie na wojnę, na cierpienie jest moim zdaniem już za duże sytuacje są. A tam Przygody kanoniera do lasa, to jest książka tak na podstawie, który na motywach tej powieści powstał taka rzecz. Jeżeli mówimy o traumie, to na przykład można by obejrzeć taki film Ogniomistrz Kaleń z Gołasem. To z kolei było nie do oglądania, bo natłok tej tragedii i tak dalej. Ale
Baryja nie był wizjonerem, tylko był dobrym oglądaczem. Bękarty wojny to pokazuje i absurd, i traumę. Ale jeszcze raz powtarzam, ja nie jestem ortodoksem jakimś, nie? Ale wolę się śmiać na przykład z takich sytuacji, jakich doświadczamy teraz. Przy okazji absolutnie przykrej, ale ja nie mogę się oprzeć, nie? Śmiechowi, jak... ale on nie wpływa na to, że osłabia się mój, czy wrażliwość antywojenna, czy w ogóle o głupocie wojny. Ja na przykład czytam, wiecie być może, może nie wiecie, może wiecie, że w Strefie Gazy zginął Polak, prawda? Zginął Polak, wolontariusz i tak dalej, został zabity, znaleźli jego paszport nawet i tak dalej, został zabity. No ale potem z tego pamiętacie, że nasze media się interesują, dopóki rozumiecie te dzieci tam z małymi brzuszkami i tak dalej, no to jeszcze było i ten nasz MSZ, to wszystko to jeszcze tak mówię, ojej, jak to szkoda, że tam napierdalają tymi bombami, ojej, może by trzeba coś zrobić, nie? Nagle, słuchajcie, czytam dzisiaj tytuły mediowe, tylko nie pęknijcie, ja nie oddam za komputery i tak dalej, bo na przykład czytam taki tytuł, słuchajcie, bo naprawdę to jest autentyk, nie? To nie jest tak, że ja coś wymyślam, bo ja bym takiego tytułu nie wymyślił. Ja nie wchodzę dalsze w tekst, nie? Ale chodzi o tytuł sam. Atak na Strefę Gazy, przecinek, nie żyje Polak, kropka. Biały Dom, jesteśmy załamani. Serio, atak na Strefę Gazy, nie żyje Polak, Biały Dom, jesteśmy załamani. Rozumiecie? Cały Biały Dom się załamał teraz po śmierci Polaka oczywiście, bo do tej pory to jakoś tam szło, ale ten Polak, no chyba to będzie game changer tej sytuacji, prawda? Natomiast następne są na przykład takie śmierć Polaka po ataku Izraela na Strefę Gazy. Konieczna pilna reakcja MSZ, nie? No to ja sobie myślę, że co, do tej pory było okej, nie? Że też no jakoś tam kurwa ten, ale do kogo mają te teraz zgłosić te sytuacje, nie? Że powiedzieć co, proszę przestać strzelać. Znaczy ja bym chciał, żeby tak ktoś powiedział wreszcie do Izraela, nie? Tylko że jakoś nie mogą kurwa się zdobyć na to, nie? Ale co ma tam być? Proszę przestać! Natychmiast! Polak zginął! On, no ale kurwa tam, przecież no to dobra, tam zapłacimy odszkodowanie. Aha, ile? No bo no nie wiem o co chodzi, nie? Skoro do tej pory nie mogli powstrzymać tej wojny, to najlepiej by było, jakby w ogóle to Hamas wziął, porwał kurwa jakiegoś Polaka. Najlepiej to by było, jakby chcieli, żeby zatrzymał wojnę, żeby Izrael przestał walczyć, tak? To trzeba by porwać jakiegoś Polaka, podstawić go tam, gdzie będzie bomba leciała, zabić go i powiedzieć, ojej, Polaka zabili, to natychmiast koniec wojny trzeba ogłosić. No ja nie wiem, co sobie ci ludzie myślą. Śmierć Polaka po ataku na Strefę Gazy, konieczna, pilna reakcja MSZ. Jak sobie tam wyobrażają tę kolejną, tę pilną reakcję tego MSZ-u. Swoją drogą zobaczcie, że trzeba naprawdę, bo tam nie tylko Polak zginął, ale wreszcie, to tak jak czekali kurwa w tych mediach, po prostu tak jak na pierwszą ofiarę COVID-u czekali, najpierw na pierwszego zakażonego, czekali, kurde, tam się zakopywali się pod szpitalami, czekali pod tym punktami diagnoz, mówią, kurde, no nikogo nie ma, wszędzie już jest, nikt u nas nie ma, w końcu znaleźli, mało tego, prawie umarł, jest, wreszcie ktoś umarł, bo najpierw jednego wyleczyli, no to kurwa dramat, no dobra, no fajnie, wyleczyliśmy cię, ale kurczę, gdzie jest ten nieżywy, nie? Jest nieżywy, hura, tak samo teraz, no siedzą i czekają, co już usłyszałem takie głosy pewnych ludzi zabawnych, znaczy w swoim mniemaniu zabawnych, że przecież on jest wolontariuszem w strefie wojny,
jest porównanie do sytuacji tam kukuczki na tym ośmiotysięczniku czy coś takiego. No sam chciał, w las spadł, no to kurwa jego problem, nie? I prawda jest też taka, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, nie? Że jak ktoś wybiera się jako wolontariusz do strefy wojny, no to tak jak ja bym teraz pojechał na front ukraiński i miał pretensje, że do mnie strzelają. Ja mam pretensje, że tam w ogóle strzelają, nie? Ze strony Sowietów. Mam pretensje oczywiście, bo to złe, głupie i tak dalej, i tak dalej. Ale jakbym pojechał tam, no to nie miałbym jakby pretensji do siebie, że kurde, strzelają mnie, zastrzelili. Ale takie pomyślunki o tym, że z kolei dopiero to świadczy o tym, że tę wojnę należałoby zakończyć, bo Polaka zabili, no to jest kurwa jakaś megalomania, czy nie wiem co. Wiem, Amerykanie też mają takie sytuacje. Amerykanie też zawsze mają tak, jak tam amerykańskiego jakiegoś gospodarza, farmera czy coś trafi szlak, to od razu wojnę są w stanie zrobić. Dzisiaj jest rocznica śmierci papaja JP Tuły. Dzisiaj może zrobimy specjalne czuwanie o 21:37, albo ja wyemituję jakąś specjalnie set piosenek, tą barkę, na przykład piwowarkę, trzeba będzie o 21:00 zapuścić, czy coś tak 21:37, żeby się odprawowało to, co trzeba, świętego, śmierć trzeba jakoś uchwycić pod swoje skrzydła szydercze. Więc pamiętamy tę sytuację. Bartkam pisze, urodziłem się, znaczy to nie to Bartkam tak pisze, tylko Bartkam pisze co innego, bo tu odpowiedź przeczytałem na wpis Bartkama, a nie ten Bartkam. Jedna jest prawda, że z prawdą historyczną te filmy mają niewiele wspólnego. Czołg, który wygrał wojnę, czy jeden agent, który wszystkich Niemców w konia zrobił. Ale to oczywiście jest prawda, że to mity są, ale to jest akurat oczywiste, no to przecież tam nikt nie twierdzi, że to są filmy historyczne, tylko mi chodzi o to, że po prostu oswajanie wojny jako takiej jest niefajne, no chciałem tyle powiedzieć o tym. I to jest to, co chciałem powiedzieć. Tak jest, dzisiaj jest rocznica śmierci JP Tuego. To jest, nie wiadomo, czy to jest dobra wiadomość, czy zła wiadomość, mnie to chuj obchodzi tak generalnie. On tam sobie odszedł do domu ojca, gdzie doszedł, to cholera go wie. W każdym razie wybierał się do domu ojca, a gdzie tam on poszedł, to jest ten. Trochę mnie też zasmuca taki takie podejście bezrefleksyjne, nie? Do tego, co się o nim, że jakby wiedza historyczna nie przeszkadza w ogóle. My czasami mówimy, że kiedyś tam było łatwiej ludzi otumaniać, nie? Ktoś nawet napisał, że jak tam pisałem ostatnio o tym, tam, że Jezus nie zmartwychwstał i tak dalej na tym Facebooku, to ktoś tam nawet napisał, że bo to były świetne czasy na właśnie takie wprowadzanie ludzi w błąd. A ja właśnie wyobrażam sobie, że a kiedy nie są dobre czasy? Kiedy nie ma takich dobrych czasów, żeby ludzi otumaniać? Nie? Dzisiaj mamy 24 rok XXI wieku, technologia, różne tam jakieś sytuacje, w szkołach uczą o pantofelkach też, zresztą niepotrzebnie, ale a ludzie dalej są podatni na takie rzeczy, bo po prostu nasz mózg jest tym samym mózgiem, w ogóle się nie rozwinął. Nie zmieniliśmy się jako ludzie, jako nasza psychika i tak dalej. Nie zmieniliśmy się od tych tysięcy lat. Jesteśmy tym samym mózgiem i z tymi samymi namiętnościami, lękami i tak dalej. Nie? Także nie ma co się teges. Słuchajcie, ja odbiorę telefon, dobra? Bo nie wiem, może to coś ważnego.
Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. I dzisiaj jest wtorek, drugi dzień kwietnia 2024 roku. Będę miał dzisiaj dla was perełkę. Pogadamy sobie, dlatego wspieram każde podcast, które śmieje się myśleć inaczej i tak dalej. Aha, bo tu o tym w filmie wczoraj o polaryzacji ludzkości na Podhalu. Ale przypominam, że ta piosenka powstała, kiedy zespół Yes odwiedził Polskę w PRL-u. Odzwierciedla traumę po wizycie na poczcie i zamówieniu rozmowy międzynarodowej. Dlatego utwór zaczyna się od Mówi się. To jest prawda. W każdym razie pamiętam 1 kwietnia w przeddzień śmierci JP Tuły Joanna wygrała gdyński konkurs satyry o bryle bursztynu. Organizatorzy cały czas sprawdzali, czy papa żyje. To było szaleństwo, Michael, nie? To było istne szaleństwo, bo naprawdę z tym papieżem to było tak, że oni sprawdzali, po prostu patrzyli, on leżał na tym łożu, ci go jeszcze tam odstawili mu te kroplówki pewnie i czekali. Rozumiecie, jakie to było okropieństwo w ogóle, jaka to jest rzeźnia totalna, nie? Że zebrali się wokoło niego, ten jeszcze tam ostatki krwi mu upuszczał, dziwisz, prawda, w tych swoich pantoflach, koło niego dreptał, jeszcze patrzył, co można zajebać, nie? Zastanawiał się, czy już można wyrywać paznokcie, no ale jak próbował pierwszego paznokcia wyrwać, to ten jeszcze, no to mówi, kurwa, jeszcze go boli, czyli jeszcze żyje, dobra, czekamy, nie? Siedzą, nie wiem, co oni tam książki czytali w międzyczasie, tak patrzyli, czy umiera, czy nie, ale pojednania w narodzie były piękne. Pamiętam ten mecz Wisły Kraków z Krakowią, kibice się tak pokochali na chwilę, że chyba 2 tygodnie później pierwszy tam sztachetą, nie sztachetą, tylko tą, no tą szablą taką, maczetą wziął i zarąbał innego. Tak się kochali, taka była przyjemność i taka wesołość w tym wszystkim. I oni tak siedzieli tam, ja wyobraźcie sobie w ogóle tę scenę, nie? Jak oni tam siedzą, pamiętamy z filmu na przykład Królowa Bona, z serialu Królowa Bona, jak oni tam siedzieli, te gromnice przy niej trzymali, albo z serialu Najdłuższa Wojna Nowoczesnej Europy, jak doktor przyszedł, patrzy, a tam jego ukochana leży na łożu śmierci, już nie żyje według wszystkich i już świece tam są, gromnice się palą, nagle on poprosił o to, żeby tam kawałek do tortownicy zagrzać i jej do czoła przyłożył i ona, o ja pierdolę, jak mnie boli, i wstała z martwych i tak to fajnie działało. I oni też tak pewnie siedzieli, tam ktoś się mówił, pochankę z Miecugowem też, tak tam płakali na żywo, tam mieli wysłannika, rozumiecie, telewizje z całego świata wysłały swoich wysłanników z kamerami, ze wszystkim, żeby czuwali nad tym, czy ten facet już umarł, czy jeszcze nie umarł, nie? I tak i co chwilę łączymy się z Rzymem, czy papież żyje? No kurwa żyje. Czy papież żyje? Jak tam wiadomości o stanie zdrowia papieża? A nic, wyzdrowiał, kurczę, i poszedł sobie do kibla właśnie, nie? Wyzdrowiał, stwierdził, że właściwie to mu się nie chce leżeć, jak Pawlak w Niemamocnych, prawda? Pamiętacie? To za szybko, żeście mnie tu chcieli pochować i tak dalej. Więc co tam z papieżem? Co tam z papieżem? Co to kurwa jest, nie? No koleś leży i umiera. A jak umrze, to co miało tam nastąpić? Najgorsze było, a to było w sumie najgorsze, nie? Że nic się kurwa nie stało. Nic się nie stało. Umarł, rozumiecie? I można było powiedzieć, wezwać tam na ten pogrzeb Franca Maurera, który by powiedział, a kto umarł, ten nie żyje. I koniec, nie? Tyle dobrego, że jak im dłużej żył, tym więcej krwi jeszcze wytwarzał. Trochę to można było w te pierścionki natrybić trochę tego, tych kropli, tych, tej jego
krwi. To tyle, ale naprawdę to była taka paranoja we wszystkich tych telewizjach. Halo, halo Mietku, halo, halo Franku, gdzie jesteś? Jestem w Watykanie, na placu Świętego Piotra i mało tego, jakieś tłumy dzikie ludzi się zeszły na placu, żeby czekać, aż on umrze. Bo gdybyś oni czekali choćby na cud, nie? Gdyby oni na przykład modlili się, rozumiecie, o to, że tam daj nam cuda, niech nam JP2 się uda znowu, nie? Do kibla sam o własnych siłach. To byłoby okej, okay, ale oni czekali naprawdę nie na cud, że Jesus przyjdzie i powie, kurde, to jednak święty człowiek był. No to niech będzie dalej, niech żyje, nie? Niech żyje i wszyscy odkrzyknęli tak, niech żyje i tak dalej. To oni tylko czekali na to, żeby on umarł, żeby móc wykrzyknąć tam santo subito, nie? Że tam święty natychmiast, święty od razu, święty. Co po, jak to się mówi, co po nędzy, czy co tam, że co po prędko, tam, że za prędko, to się nie ma co spieszyć z tą świętością, bo potem wyszły, tutaj Ania przypomina, no tak wspomniałem o tym, że tam się Krakowia z Bolonią, z Wisłą się pojednały na 2 tygodnie, aż w końcu nie wytrzymał. Tak długo im to pod tym deklem się tam grzało, że za 2 tygodnie wziął, wyciągnął maczetę, mówi nie, tak kurwa być nie może. Wziął i zajebał drugiego maczetą w imię Pana. Po prostu przypomniał sobie generalnie, chodziło o to, że przypomniał sobie rdzeń tej wiary, nie? O co chodzi i tak dalej. I więc takie szaleństwo tam się odbyło. I muszę wam powiedzieć, że to jest też tak, że wzięli go tym świętym, tak powołali, dzisiaj mają taki problem cholerny, nie? Bo oni dalej o tej jego świętości coś pierdolą, mimo że nawet sam papież mówi, na przykład ten tam poprzednik powiedział o tym, że właśnie ten tam stanął za tym de Golado i tak dalej, już nawet to go, ta jedna rzecz, tylko ta jedna rzecz już nie pozwala mu być świętym, nie? I oni sobie wyobrażają, że oni zahałasują to, że oni na przykład tak będą głośno krzyczeć o tej świętości, że załóżmy, oni wierzą w tego Boga, no to załóżmy, że tam jest ten Bóg i ten Bóg nie widział kurwa czegoś, czy oni myślą, że tak można, że jeżeli oni tak myślą, że tego Boga swojego można po prostu oszukać, zrobić w konia, że tam będziemy krzyczeli głośno i ten Bóg tam coś nie wierzy. Ale to nie jest jedyny święty, czy jedyna święta, którzy mają za uszami więcej niż nie jeden zbrodniarz. Dzisiaj w ogóle też przeczytałem tytuł, słuchajcie, a propos tego, że referendum nie powinno być, mamy sojusznika, ci, którzy uważają, że nie powinno być referendum w sprawie aborcji, to mamy nieoczekiwanego sojusznika, macie, wy, którzy tak myślicie, że referendum jest złe. Ja też nie uważam, żeby było mądre, ale sojusznikiem jest ksiądz Bortniczuk, czy Bortniczuk, tak, on się nazywa, który powiedział, że referendum to na przykład odbyło się u krzyża tam i Barabasz został przez referendum uwolniony i tak samo może być tą razą, że się tak sytuacja się tak zrobi. A z tym młotkiem to prawda czy legenda? Z tym młotkiem, że się sprawdza, czy on żyje? Nie, no to jest prawda. To od któregoś tam wieku, nie pamiętam teraz którego, bo nie dawno tego nie czytałem, no i dawno, jest taka zasada, że tak się sprawdza, czy papież żyje, właśnie się uderza go takim młoteczkiem. Teraz to się robi symbolicznie. Teraz to się robi symbolicznie, tak jak się perfumą na śmigus dingus kogoś, także to jest symboliczne takie, wiecie, takie dotykanie tym młoteczkiem bardziej, ale kiedyś tak było, tak samo jak podwójna trumna, żeby na wszelki wypadek nie wylazł, też jest prawdą, że papieża się chowa w podwójnej trumnie i tak dalej. Nie? Także to są te sytuacje są prawdziwe, niestety, tak jak prawdziwy jest sąd. W Abanku powiedzieli, że nie będzie następnej razy, no więc ale jednak się okazało, że następna raza jest w kościele katolickim co jakiś czas. Ja dzisiaj dla was będę miał pewien
specjał, którego dawnośmy nie doświadczyli i porozmawiamy sobie o pewnym bardzo, ale to bardzo ciekawym wydarzeniu. Trumna matrioszka, no taka mała matrioszka, bo tylko dwie zabawy ma. W tym jedna jest, słuchajcie, w tym jedna jest dodatkowo tam zamknięta, na dodatkowe zamknięcia i tak dalej, i tak dalej. To są sytuacje. Także to przykrość, ale dzisiaj na przykład sobie wspomnimy w pewnej zarypiastej po prostu opowieści, wspomniemy inną, równie jak JP Tuła świętą, czyli o pani tej kretynce z Wyrolce z Kalkuty. Dzisiaj będzie opowieść między innymi pewna bardzo, bardzo no taka no, trzymająca w napięciu w pewnym momencie można powiedzieć nawet. Barabasza to uwolnił głos ludu, czyli głos bogów, a nie referendum. No ale właśnie ksiądz Bortniczuk stwierdził, że to jest referendum. Tak właśnie wygląda referendum i tak dalej. Podwójna trumna, ja bym go jeszcze kołkiem osinowym, osikowym, czy osina to był osik, dla pewności przebił. A tego to nikt nie wie. Czy on nie został przebity, czy on nie został przyklejony klejem glu, żeby nie wychodzić stamtąd. Tego to nikt nie wie, bo to są właśnie te tajemnice. Równie dobrze może go tam w ogóle nie być, na przykład. Równie dobrze go tam może w ogóle nie być, tego JP Tuły, bo tam się wszystko w takiej tajemnicy odbywa, że może go na przykład dołem, potem jak go zamykali, to może go dołem, wiecie, jak to tak jak ci iluzjoniści robią różne sytuacje. To co, piosenka, a po piosence już zaczniemy pewną bardzo, ale to bardzo mrożącą krew w żyłach piosenkę, opowieść trzymającą w napięciu, że ja pierdzielę po prostu. I co, no to tak sobie myślę, jaka piosenka? Może taka? Walk this way,
Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Co do pogody, tak, to jest trochę chłodnie, ale nie jest zimno, więc można sobie chodzić. W nocy było gorzej, bo padało przez całą noc. Ale pisze tutaj Chio Chips, pisze lata 90. Run DMC, dużo się oberwało od fanów za ten kawałek. Myślę, że mocno to może przeżywali, ale jakoś łagodziło ten ból, że to fakt, jak łagodził ten ból fakt, że łzy wycierali 100-dolarowymi banknotami, ocierali sobie łzy i to jakoś im pomagało. Za to pomogła ta piosenka, bardzo pomogła zespołowi Aerosmith, który przedostał się do jeszcze dodatkowych miejsc w świecie takiego mainstreamu muzycznego i zaczął przeżywać trzecią chyba, czy czwartą już młodość po prostu. Oj tak, było zesrańsko o tę muzyczną kolaborację, ale zyskali na tym wszyscy. Właśnie ze słuchaczami, bo to fajny był teledysk, fajna piosenka, chociaż ja wolę tę piosenkę w wykonaniu Aerosmith po prostu. Ale dzisiaj, jak już zapowiedziałem, będziemy między innymi o Teresce. Natomiast najpierw muszę zapytać kogoś ważnego. Czy to będzie w ogóle, czy będziemy rozmawiali? Jak można scharakteryzować to, o czym będziemy teraz rozmawiać? To są ważne i fajne rzeczy, ale te rzeczy, o których my tutaj mówimy, no to w ogóle nie ma o czym gadać. To jest top of the top of the top, tak? Aha, no to w takim razie już się trochę uspokoiłem, bo to są naprawdę najważniejsze rzeczy. Tak, będzie pan Robert Bernatowicz, który ostatnio udzielił kolejnej fantastycznej... Ja wam powiem od razu, żeby nie było, ja sobie kręcę bekę z pana Bernatowicza, z tego co on opowiada, bo to są moim zdaniem dyrdymały, ale trzeba zaznaczyć i trzeba zawsze to powtarzać, że to jest człowiek zakręcony, ale nie jest niebezpieczny. To jest człowiek zakręcony, ma jakieś swoje przekonania, czy on mówi, że to jest wiedza, więc oczywiście to... jakimś tam trochę zajeżdżał błędem, ale pamiętajmy, śmiejąc się z pana Roberta Bernatowicza czasami, podśmiewając się tak, jak ja akurat podśmiewam się z niego życzliwie, bo jak wy się będziecie śmiać, to jest wasza sprawa, ale ja się śmieję, chcę, żebyście wiedzieli, śmieję się z niego życzliwie, bo ja uważam, że on nie jest nieszkodliwy. Inna rzecz, że należałoby sobie zadać pytanie, ilu takich niegroźnych obłąkańców, w moim sensie obłąkańców, bo walą takie rzeczy, to z taką pewnością siebie, że można by przypuszczać, że to jest jakieś szaleństwo, ale nie, chyba można by zadać to pytanie, ilu takich ludzi, jeżeli by im dać władzę, pełnię władzy na przykład, gdyby oni byli nagle takimi generałami Franco, to czy nie postarali, czy nie przeszliby na taką złą stronę mocy i nie staraliby się wprowadzić tej swojej religii, swoistej religii, czegoś, co ma zastąpić religię, na siłę, prawda? Czy nie zostalibyśmy zmuszeni do tego wszystkiego? Na razie tak nie jest, nic nie zapowiada tego, żeby pan Robert Bernatowicz do tego stopnia, do mainstreamu się przebił, żeby można było kiedyś mówić o tym, że on takie sytuacje będzie miał, chociaż powiem więcej, że chyba nawet ja nie znajduję w nim takich zapędów, nie? On ma takie bardziej podejście fatalistyczne, że i tak ludzie sobie myślą swoje, no i niech sobie myślą, no on wie lepiej i w przeciwieństwie do takich biskupów na przykład, niektórzy wiedzą tam lepiej i zmuszają ciebie, żebyś ty jego wiedzę podzielał, nawet bez wiedzy, tylko żebyś ty zaufał temu biskupowi, że jest jak on mówi i ma tak być i masz po prostu tak działać według takich reguł. Pan Robert tego nie ma, on po prostu opowiada zabawne historie, zabawne dla jednych intrygujące, a dla jeszcze innych ciekawe po prostu, nie? A dla jeszcze innych godne zastanowienia i pomyślenia, czy
akurat tak jest. Mnie najbardziej w jego różnych ględźbach interesują te przykłady, którymi on się posługuje, bo one są akurat zaprzeczeniem dokładnie tego, co on mówi, bo on tam coś mówi, a potem nagle z przykładami jakimiś tam jedzie i te przykłady wskazują na to, że to nie ma żadnych podstaw, nie? To co on opowiada. Ale te przykłady, jak on tam, jak ten poziom zaufania, jaki on ma do ludzi, to jest godne podziwu. Powiem wam, że ta jego taka przyrodzona chyba, rodzaj takiej przyrodzonej naiwności, jak on tam, wiecie, idzie do jakiegoś gościa, który tam z kosmitami rozmawiał i on mówi, no ale przecież, a pan widział, jak on tam z tymi kosmitami rozmawia? No nie, nie widziałem. No ale to skąd pan wie, że to nie jest jeden z tych takich ludzi, którzy po prostu coś opowiadają, żeby zwrócić na siebie uwagę? Proszę pana, ja panu coś powiem, bo to fajna jest taka fraza. Ja panu coś powiem. Ja spojrzałem w jego oczy. I ja panu coś powiem. Spojrzałem w jego oczy i tak patrzeć może tylko ktoś, kto mówi prawdę. Tam były prawdziwe łzy. I koniec, nie? I przyjmuję, że tak było i do widzenia się z Marysią. Ja oczywiście mogę powiedzieć tutaj, że faktycznie jest tak, że różne schorzenia związane z pracą mózgu to i z naszą chemią naszego organizmu powodują to, że autentycznie człowiek wierzy w coś tam i widzi. Ja nie mówię teraz o panu Robercie, tylko o tych jego kosmitach, czy tam jego znajomych, czy innych ludzi, którzy twierdzą, że coś tam widzieli. Oni naprawdę coś widzieli, ale tam dobra, mniejsza z tym. Ważne jest to, że dowiemy się. W ogóle jego sposób wypowiadania się jest genialny po prostu. Mój przyjaciel, znany artysta, wybitny, nie mam zgody, żeby użyć jego imienia i nazwiska, tak? Malarz, wybitna postać, fantastyczna w ogóle osobowość, wielka charyzma, no cudowny człowiek, mój przyjaciel. Mój przyjaciel. Uwielbiam to. Charyzmatyczna postać, tamten mój przyjaciel. Mój przyjaciel. Świetne. Dla kogo pan Stanisław, a dla kogo Stasiek. No więc ta przygoda zresztą z Maryjką, znaczy nie z Maryjką, tylko no z Maryjką Tereską, to akurat będzie, przeżyje właśnie ten przyjaciel, co by nie mówić. To będzie w ogóle opowieść o przesłaniu, nie o przesłaniu, tylko o przeznaczeniu. To będzie opowieść o przeznaczeniu. I tak ma być. Ale zanim do tego przejdziemy, muszę wam pokazać jedną z takich mocnych wypowiedzi. Przykład potwierdzający to, że ludzie, no po pierwsze to, że nikt z was nie umrze, nie? To po pierwsze, nikt z was nie umrze, a po drugie, że jak już ma umrzeć, czyli przeistoczyć się z jednego ciała tam w drugie, to generalnie chodzi o to, że. Ja mam tutaj, nie będę w tej chwili już szukał, muszę się na pamięci, ale specjalnie przyniosłem tutaj takie rzeczy z ostatnich dni. Dobrze, że przyniosłeś. Kobieta opisuje, że jej ojciec, 90-letni pan, zatwardziały ateista, ale taki, że nie ma tam żadnych dowodów, nie ma nic, tak? Na 2 dni przed śmiercią mówi jej, słuchaj, przyszła do mnie moja zmarła, nasza mama, mówi, czyli jego żona przyszła. Jak to przyszła do ciebie? No siadła tutaj nas u mnie, powiedziała, że się zbliża mój koniec. A mówi, a teraz zobacz, a ty widzisz to jasne światło, które jest tutaj? A ona mówi, tato, gdzie, jakie światło? Nie ma nic. On mówi, no jak nie ma nic, jak ta smuga się porusza. A on już miał ten moment, kiedy się zbliża jego odejście do światła, tak? Czyli się po prostu te jego zdolności się wyostrzyły i on już mógł postrzegać duchy i byty różne, tak? Ludzie, facet miał 90 lat, demencję i
Niesamowite. Przewidział własną śmierć, że niedługo nastąpi. To jest nieprawdopodobne, ale pamiętajcie, że, bo to chodzi o to, że jak będziecie się zbliżali do śmierci, jak zaczniecie widzieć duchy, to znaczy, że macie góra 48 godzin. Góra 48 godzin, ale za to jak u was zobaczą taką smugę, to wtedy już macie tylko godzin 24. Więc pytajcie różnych ludzi, czy nie widzą nad wami smug. W ogóle jak się spotykacie ze znajomymi, to mówcie, przepraszam, czy skoro tam, to czy widzi pan smugę nade mną? Jak widzi smugę, to po wszystkim. Tylko nie róbcie tego, jak ktoś za wami będzie palił tego bucha takiego, nie? To tego nie róbcie, bo może być dziwnie. Ludzie, którzy opuszczają ciała właśnie w momencie tej śmierci, a potem wracają, opowiadają, że no, są zachwyceni, tak? No, nagle wszystko widać wyraźnie, tak? Słychać. To będzie za chwilę. Ludzie, którzy umierają, są zachwyceni, więc pamiętajcie, ale o tej smudze chciałem. I jeszcze panu powiem taką rzecz, też jest to dla mnie, jest to zdumiewające, że ludzie obdarzeni talentem jasnowidczym, ale takim naprawdę topowy top, to nie może być taki jasnowidz, wie pan, Jackowski. Nawet Jackowski tego nie widzi. Przy całym szacunku do mojego przyjaciela Krzysztofa. On tego nie widzi. Pojawia się smuga. Ja państwu może pokażę, to jest trochę upiorne, co zrobię, no ale wyobraźcie sobie, że zza mojego... właśnie, bardzo bym prosił. Tutaj zza głowy taka biała... To mniej więcej tak wychodzi, taka smuszka, tak idzie. Jak na przykład pan by szedł ulicą, miałby pan takie zdolności, to miałby, widzi pan dziewczynę, która ma 18 lat i wychodzi z niej smuga taka. Jest zdrowa, nie ma żadnych zagrożeń, wszystko i pan wie, że ona umrze w ciągu najbliższych 24 godzin. Także pamiętajcie, nie? Takie tutaj jak teges, jak tutaj ten teges, to wtedy śmeges, nie? To będzie taka sytuacja, ale z drugiej strony nie ma co tej dziewczyny 18-latki specjalnie żałować, bo właśnie tak jak się okazuje... Ludzie, którzy opuszczają ciała właśnie w momencie tej śmierci, a potem wracają, opowiadają, że no, są zachwyceni, tak? No, nagle wszystko widać wyraźnie, tak? Słychać myśli. Widać, można się poruszać, tak? Oni wtedy no, mogą lecieć tam, gdzie chcą. Bardzo często lecą do rodziny, żeby zobaczyć swoją rodzinę. I co więcej, chcą zawiadomić ich, że oni żyją dalej, tak? Chcą to, ale nie mogą, bo ci ludzie ich nie widzą, tak? To faktycznie są zachwyceni. Ja tak się zastanawiałem, na czym może polegać zachwyt w takiej sytuacji, kiedy po pierwsze słyszysz myśli. Ja kiedyś się zastanawiałem w ogóle nad taką koncepcją słyszenia myśli. I tu jest obłęd, bo ja bym nie chciał słyszeć waszych myśli na przykład w każdej chwili, bo byłoby mi przykro prawdopodobnie, bo często myślicie, co za pojeb albo coś tam. Albo wyobraźcie sobie, że fajnie jest czasami żyć w takiej lekkiej obłudzie, nie? Na przykład to, że jest, jakby wasz wyglądał związek, jakby wyglądał wasz związek, albo nawet relacja z własnymi dziećmi, jakbyście słyszeli ich myśli. Oczywiście możecie sobie wyjaśniać, że no tak, to takie chwilowe jest, ale te dzieci naprawdę często myślą o was słabo. Albo wasi współpracownicy, no siedzicie sobie w pracy i nagle słyszycie, co o was myślą. Po co to? Po co to? Za mało nam bodźców na tym świecie? Za mało jest naprawdę, żeby jeszcze słyszeć jakieś myśli? No fajnie, oczywiście nam się wydaje, że możemy usłyszeć myśli, wiedzieć jak na giełdzie zagrać i tak dalej, ale po co jak nie żyjecie? Przecież to na giełdzie zagrać. Albo na przykład w ogóle jakieś takie sytuacje. To głupie jest. A po drugie, co fajnego jest w tym, że są tacy zachwyceni, że chcieliby znajomym powiedzieć tam rodzinie, że żyją, ale nie mogą. No to poczucie bezsilności straszne, nie? No to jest coś przerażającego. On tam jeszcze mówi, że dowodem na to, na prawdziwość tych tez jego, że ci ludzie są zadowoleni i za każdym razem chcą pokazać rodzinie, że żyją i żeby się o nich nie martwili, to dowodem ostatecznym zresztą na to, że tak jest, jest to, że czasami jak ktoś u was umrze, w rodzinie albo wśród znajomych,
to u was też co jakiś czas się przewraca jakiś talerzyk, jakiś zbije się szklanka gdzieś tam albo coś. To jest ostateczne, bo one by się nie biły. Nigdy w życiu nie, talerzyk żaden czy coś tam nie może spaść gdzieś sobie tak po prostu się roztłuc. To jest ewidentnie taka sytuacja. Albo na przykład jak się pies przestraszy. Wczoraj Czesinek tak leżał sobie, spał i nagle wstał i pobiegł. Nie? No to ewidentnie po prostu ducha zobaczył. No, to jest dowód na to, że tak jest. I to nie pozostawia najmniejszych złudzeń. Ale opowiem wam lepszy numer. Powiem panu, lepszy numer, tylko muszę się aż kawy napić, bo się zdenerwowałem. Bo to jest po prostu niesamowity temat, niech pan posłucha. Czy pan uwierzy, że są takie numery, że ludzie nie są świadomi, że nie żyją? Proszę bardzo, pierwsza relacja, dobrze? Jaka tutaj przychodzi mi do głowy? Ludzie, to jest poważna sprawa. To jest poważna sprawa. Nie dość, że są zadowoleni, to jeszcze nie zdają sobie sprawy, ale posłuchajmy tego przykładu. Powiem panu, lepszy numer, tylko muszę się aż kawy napić, bo się zdenerwowałem. Bo to jest po prostu niesamowity temat, niech pan posłucha. Czy pan uwierzy, że są takie numery, że ludzie nie są świadomi, że nie żyją? Proszę bardzo, pierwsza relacja, dobrze? Jaka tutaj przychodzi mi do głowy, już no, doktor Jerzy Matlak, już nieżyjący. Przywalił, wie pan, tym motorem w wóz drabiniasty. Facet mu wyjechał, mówiąc krótko, tak? Tam położył motor w ostatnim tym, także wjechał takim motorem położonym pod ten wóz. I mówi tak, wstał, podszedł do tego woźnicy i po prostu go tak zwyzywał od ostatnich. I mówi, jedzie po nim jak po burej suce, tak? A woźnica nie reaguje. I nagle się orientuje, że on mówi jakoś tak, że jakoś coś jest nie tak. I dopiero się wtedy kapnął, że on jest w innym ciele. Dopiero wtedy. Dopiero wtedy. Dopiero wtedy. Po prostu to są fantastyczne sytuacje. Widać, pan Robert oglądał jednak film, jak to było, Kochać ducha, czy coś takiego, no Ghost się nazywał po angielsku, z Demi Moore i z Patrickiem Swayze. On też na początku nie wiedział, o co chodzi. Nie, że on, pan właśnie, pan Bernatowicz opowiedział fragment filmu Ghost, prawda? Pokochać ducha, czy kochać się z duchem, jakoś to tak był ten film. W każdym razie opowiedział fragment tego filmu, tyle że tam akurat pan, tutaj akurat w tym filmie pan Matlak miał się wywinąć tej śmierci, bo tak jak już nakrzyczał na tego kierowcę, kierowca nie wiedział, o co chodzi, ten kierowca tego wozu drabiniastego, to pan Matlak tak się wkurwił, że wrócił do ciała, nie? Żeby mu kiedyś w końcu tak już realnie natrzaskać, i wrócił i skończyła się śmierć kliniczna. Pytanie tam redaktora było zasadne, no ale jak umarł, skoro śmierci nie ma, nie? No to się trochę pan Robert na początku tak, a potem nie, to są zupełnie inne sprawy, ale o tym nie będziemy mówili teraz, nie? Bo to są zbyt skomplikowane sprawy. No i jasna, prosta deklaracja, ale pamiętajmy, że to jest the top of the top, te tematy są top of the top of the top i to będzie. Ale pan Robert miewa też bardzo, ale to bardzo interesujące spotkania z ludźmi, takimi żyjącymi. Chociaż, wiecie, ja bym tam sobie łba tępym nożem przy samej dupie odciąć nie dał, czy ta pani była żywa. Ale wie pan, że miałem taką sytuację, miałem taką, jak do sklepu szedłem. Tylko... Powiem wam, że to jest naprawdę życie na krawędzi. Ale wie pan, że miałem taką sytuację, miałem taką, jak do sklepu szedłem. Tylko to nie było teraz, tylko jakiś miesiąc temu. Że taka pani szła, taka biedna pani o kulach, nie? Taka biedna, no naprawdę widziałem, że ledwo idzie, staruszka taka po prostu. I ja do niej podszedłem i coś takiego jej powiedziałem, mówię, ciężko jest pani iść. On mówi, no tak, tutaj te kule. Ja mówię, no wie pani, ale spokojnie, niech pani pamięta, że po mroku jest światło, tak? Że to wygra. Ona mówi, ojej, jak wie pan, jak dobrze, że mi pan to powiedział, że to...
kurde, zobaczcie, jak on naprawdę żyje na krawędzi. Podszedł do staruszki, powiedział jej i pani staruszka od razu się ucieszyła. Jak każdy z was by tam coś powiedział, to by tak fajnie by nie było. Zobaczcie, dobry człowiek podszedł do staruszki, mógłby oczywiście zaproponować, że tam pomoże jej przejść, coś takiego, ale tam po co? Przecież skoro ona teraz pracuje, bo pamiętamy te reinkarnacyjne sytuacje, pan Robert kiedyś wytłumaczył, że naprawdę im ciężej jest teraz, to dostajecie więcej punktów, jakiś dorabiacie sobie do takiego indeksu i tam dzięki temu potem na te wyższe planety możecie aspirować, więc on z dobrej woli po prostu, to tylko że szkoda w takim razie, że on mógł na przykład, ja bym na jego miejscu wtedy powiedział, ale pani wie, że będzie dobrze, nie? Że będzie, że światłość zwycięży. Ona mówi, wiem, i jeb babcie staruszkę po prostu po kostkach, nie? Ona się przewraca, mówi, no ale co tam, panie, coś pan tutaj odwalił, a on na to mówi, jeszcze mi pani podziękuje. Jeszcze mi pani podziękuje. Dokładnie tak. No ale teraz przyszedł czas na opowieść o przeznaczeniu. Czyli no można tak powiedzieć, Teresa i siła przeznaczenia. Zobaczcie, mnie to interesuje też z takiego punktu widzenia, że on przecież nie jest jakimś idiotą, nie? Pan Robert nie jest idiotą i tam na przykład to pracował też w Polsacie, w newsach, tam przelatywały przez niego różne newsy, te informacje i tak dalej. I on sobie zdaje sprawę z tego, że taka Teresa no nie jest święta, nie? Że no tam masa bezeceństw się odbywała, a nie przeszkadza mu to opowiadać takich historii, poza urokiem samej historii. Zobaczycie, jakie tam są zwroty akcji w tej historii, jakie tam są, no i ten efekt przeznaczenia, prawda, który powali was. Zresztą pan Robert będzie trochę przedłużał, ale sam was uspokoi. A teraz historia z matką Teresą. Będzie bohaterem mój przyjaciel, znany artysta. I proszę sobie wyobrazić, że on się dowiedział, że matka Teresa, kiedy jeszcze matka Teresa żyła, przyleciała do Polski. I miał wizję jakąś, ochotę się z nią spotkać, tak? Wie pan, no po prostu on mówi, muszę się spotkać z matką Teresą. Ja mówię, Andrzej, no ale wiesz, to nie jest takie proste, żebyś... On mówi, słuchaj, ja mam jakieś możliwości, ty też masz jakieś możliwości... Ja mówię, słuchaj, wiesz co, ja to nie wiem, no zobaczę, spróbuję. On jakiś tam, gdzieś tam, jego kolega, ktoś tam mówi, będziesz miał spotkanie z matką Teresą, tylko czekaj na telefon. I proszę sobie wyobrazić, że on ma telefon, tylko o której ma od 6 rano telefon. Panie Andrzeju, ma pan 20 minut, jeżeli pan dotrze na lotnisko Okęcie, spotka się pan z matką Teresą. 6 rano, wie pan, są korki tak. W Warszawie, tak? I on bierze plik banknotów. 6 akurat nie jest, ale dobra. To jest historia o przeznaczeniu. Spokojnie, czekajcie państwo na finał, zobaczycie, że chodzi o przeznaczenie. Dużo pieniędzy. I zatrzymuje taksówkę, losowo. Akurat wyszedł, taksówkarz mówi, otwiera drzwi, mówi, gdzie jedziemy? On mówi, panie, jedziemy na Okęcie, te pieniądze są dla pana, ale jedzie pan chodnikami. Nie żadną ulicą, tylko chodnikami, ponieważ ja muszę dojechać w ciągu 20 minut, tak? I te pieniądze są dla pana. On tak tylko zobaczył, mówi, wsiadaj pan. I zaczyna walić chodnikami na Okęcie. No nie jest to, wie pan, jakoś... Ja nie pochwalam jazdy chodnikami, ale był usprawiedliwiony. I dojeżdża, nie, no jasne, na Okęcie. Wybiega, mówi, czekaj pan w tej taksówce. Wybiega, biegnie do salonu VIP-owskiego, otwiera. Ona już w zasadzie miała odlecieć. Bo już był dosłownie na minuty i mówi, opisywał mi, że ona go zobaczyła z daleka i od razu wiedziała, że to jest on, tak? Otworzyła ramiona, on po prostu dopadł do niej na kolana, tak? I mówi, że nie wie, w jakim ona języku mówiła i on też nie wie, w jakim języku mówił, bo to wszystko było w emocjach, ale wszystko się rozumieli, wszystko, po prostu wszystko było jasne. I ona wzięła garść takich tych różańców, z takiego drzewa różanego i mu tylko tak w łapy mu tak wsadziła te różańce i on te różańce tylko tak przytulił, odwróciła się i poszła, tak? I odleciała. I on z tymi różańcami mówi, idzie do tej taksówki i mówi temu kierowcy, mówi tak, mówi, panie, ja się spotkałem ze świętą osobą przed chwilą. Ten różaniec jest dla pana.
Tak? Daje mu różaniec od Matki Teresy. Mówi, niech pan pamięta, że to jest od świętej osoby. Tak? Ten kierowca po prostu mówi, wie pan co, ja nie wiem, jakiś dziwny to jest w ogóle. Oddał mu te pieniądze nawet, zawiózł go do domu. I Andrzej sobie wszedł na górę do pracowni. I proszę sobie wyobrazić, co się dzieje. Mija 15 no. lat od tego wydarzenia. Ja pierdolę. On idzie marszałkowską. I nagle słyszy, panie Andrzeju, patrzy, ktoś biegnie z przeciwka w jego kierunku. A Matka Teresa. Podchodzi do niego, mówi, panie Andrzeju, czy pan mnie pamięta? On mówi, zaraz, on ma świetną pamięć, ten Andrzej, mówi, skubany masz naprawdę super pamięć. Mówi, pan jest tym taksówkarzem, on mówi tak, co pan mnie wiózł do Matki Teresy? On mówi tak. I ten taksówkarz mówi, proszę pana. Kurde. Czy pan pamięta, co mi pan dał? On mówi tak, dałem panu no. różaniec od Matki Teresy, świętej osoby. No, to ma pamięć. On mówi tak, mówi, panie Andrzeju, to zmieniło moje życie, no. bo ja od tego momentu odnalazłem Boga. Cokolwiek to oznacza. Ja byłem kompletnie niewierzący, kompletnie się tymi rzeczami nie interesowałem. To wydarzenie zmieniło moje życie. Będę panu wdzięczny do końca moich dni. Tak? I się rozstali, pan, filmowa scena. To pokazuje siłę przeznaczenia. Siłę przeznaczenia. No tak. No tak. To pokazuje siłę przeznaczenia. Ja nawet podjąłem taki trud, żeby sprawdzić, czy gdzieś było w 15 lat temu sytuacja, że ktoś jechał chodnikami, że tam jakaś była afera, że ktoś chodnikami gdzieś przejeżdżał. Muszę wam powiedzieć, że jazda chodnikiem o 6 rano w Warszawie może być bardziej niebezpieczna niż jazda ulicą. Zwłaszcza 15 lat temu to aż takich korków o 6 rano to nie było. Nawet dzisiaj nie ma o 6 rano. Lepiej do pracy w Warszawie jechać o 6 rano niż o 7, 8. Naprawdę. No ale jechał chodnikami, rozumiecie, na Okęcie. Ale jak mu nakazał, zauważcie, że powiedział, jedziemy żadnej ulicy, proszę pana, jak pan wjedzie na ulicę, to ja nie zapłacę, nie? W ogóle. Ale zobaczcie, jaka to historia. Wpadł na Matkę Teresę i zobaczcie, że nawet w tym jego pojebanym świecie, pod tym względem pojebanym, że dziwnym, no tak powiem, nie chodzi mi o to, że on jest jakiś tam zły, ten jego świat, czy coś takiego, ale nawet to daje, jakby to powiedzieć, no delikatnie, że właśnie tak jak wam powiedziałem, że najgłupszą częścią, najsłabszą częścią tej filozofii pana Roberta o tym jego świecie, o tych światach, wieloświatach i tak dalej, najgorszą stroną są te jego przykłady, prawda, które są niestety, bo to fajny jest ten świat, który on tak buduje. Ja to lubię nawet, te jego pomysły na świat, tak sobie posłuchać, bo to fajnie, tam, że na przykład fajnie jest pomyśleć, że sobie umarłem i mogę sobie dalej żyć, tylko że lepiej, mogę sobie wymienić to życie, wchodzę na tą jakąś planetę, sobie wybieram potem, gdzie bym chciał jeszcze, u kogo bym w rodzinie chciał się urodzić, bo to są, a zresztą będą jeszcze dzisiaj fragmenty o tym. To jest takie nawet byłoby przyjemne, nawet lepiej, nawet fajnie byłoby w to wierzyć wszystko. A potem wyskakuje taki pan Robert z tą wszechwiedzą i mało tego, on twierdzi, że tam są właśnie te istoty takie, które są bardzo mocno wiedzące, co się tu dzieje i one nie dopuszczają do pewnych takich rzeczy. I nagle w tej opowieści pojawia się akurat jedna z takich osób, taka właśnie pani z Wyrolica z Kalkuty, o której wiadomo po prostu, to nie, że ktoś się domyśla, że można mieć jakąś taką, wiecie, że złe języki, czy coś takiego, tylko jest dokumentacja pełna tego, że ona była z Wyrolicą najzwyczajniej w świecie. I jeżeli jest w jakimś świecie
święto, no to znakiem tego albo ten świat jest po prostu stworzony przez jakiegoś, skoro on ją wziął i naprawdę by ją uczynił świętą, no to musiałby to być niezły zjeb tam u góry, albo po prostu świat jest źle poukładany i jest po prostu jakąś bardzo słabą symulacją zła po prostu. I on nagle pośród tylu świętych, który mógł sobie wymyślić, on nawet jakby sobie tego JP Tue wymyślił tam do tego, no to tu zawsze można powiedzieć, że tu są jakieś kontrowersje, coś tam. Chociaż no oczywiście też kontrowersje polegają na tym, moim zdaniem największą kontrowersją przy JP Tule jest to, że są ludzie, którzy wypierają to, że on był nieświęty i że on nie był dobrym do końca człowiekiem. Może miał nawet intencje fajne, może w pewnym okresie swojego życia był cudownym człowiekiem, kompanem podróży i tak dalej. Może był świetnym facetem, ale po prostu kiedy wszedł między wrony, to zaczął krakać jak i one i być może to było na tej zasadzie. Ale co jednak nie zmienia faktu, że świętym nie był. Ale nawet w tym przypadku coś tam można by pokombinać. Pewnie byli jacyś święci, którzy tu się przewijali przez polskie lotnisko. Nie wiem, Dalaj Lamę by wymyślił na przykład tam któregoś. Coś jakieś tam, nie wiem, Rolling Stonesów kurwa by wymyślił i tam przeznaczenie z nas, ale akurat trafił na osobę, która, jeżeli on nie ma wątpliwości żadnych, że taka, że on mówi o świętej osobie i o tych krucyfiksach, od świętej osoby, o tych różańcach, no to znakiem tego, no kurde, jednak mu nie wychodzi to z tymi przykładami. Ale żeby nie było, ta opowieść była wzruszająca, prawda? Wzruszająca tak w ogóle i dowodzi tego, że siła przeznaczenia jest wielka. Jak spotkacie kogoś z dawnych czasów na przykład, powiecie, ja niedawno naprawdę miałem taką historię, że tak, ze 2 miesiące temu, że szedłem sobie tam, a nie, to było wtedy jak byłem w szpitalu, nie? Jak potem szedłem na jakieś badanie to kontrolne takie, to przed szpitalem, rozumiecie, zaczepiła mnie jedna jakaś pani. Ku mojemu przerażeniu była to starsza pani, która do mnie powiedziała po imieniu. I ja mówię, kurczę, przerażeniu, dlatego że nie poznawałem, nie? I mówię, kurczę, coś ze mną nie tak jest. Znowu może po tym uśpieniu doznałem jakiegoś uszczerbku. Okazało się, że to była moja koleżanka ze szkoły. Z równoległej klasy tam, czy klasę wyżej, klasę niżej, nie pamiętam, ale nie z mojej klasy, tylko z mojej szkoły. I ona do mnie, Wojtek, i tak jak ten facet, ten kierowca, nie, krzyczał, panie Andrzeju. Ja nie wiem, czy on mu się przedstawiał, czy nie. Ja jak wsiadam do taksówki, wtedy nie było Ubera, gdzie tam pan mówi tam, pan Wojtek? Tak, no i on. Wtedy tam normalnie, on nie mówił chyba, jak wsiadał do taksówki, to nie mówił, dzień dobry, nazywam się Andrzej. Pan jedzie chodnikiem na lotnisko, tu ma pan zwitek banknotów. No ale dobra, ten krzyczy od niego, panie Andrzeju, jestem... I tak samo było, Wojtek. Ja się tak odwracam, patrzę, ta starsza kobieta do mnie podchodzi, tam opowiada jakieś i mówi do mnie, czy mnie poznajesz, nie? Ja w pierwszej chwili miałem taką koncepcję, żeby zgodnie z taką wielowiekową tradycją kontaktów międzyludzkich powiedzieć, no jasne, a potem przez resztę rozmowy próbować metodą pytań jakichś takich dojść do tego, kto to jest. Wybrałem wtedy inną metodę, powiedziałem, że nie i ewentualność miałem taką, że jak korzystałem koło tej izby przyjęć szpitala, to miałem taką tą, że w razie czego będę się szybko ewakuował, bo przecież idę na zabieg, prawda? Więc ten, no ale ona mi wytłumaczyła, skąd, powiedziała mi, że nie wiem, ona mówi, no tu kurczę, tamten, ja tak jak przez mgłę zacząłem sobie przypominać, ale to teraz nie do końca tak pamiętam, ten, ale przeraziło mnie to, że ja też tak muszę, że ja też nie jestem młody, no kurwa, to było dojmujące dosyć wrażenie. Pozdrawiam wszystkich swoich znajomych i znajome ze szkolnych ław.
no nie jesteśmy kurwa już młodzi, no niestety, ale pamiętajcie, że nawet jak już umrzecie, tam wyjdziecie z tego ciała i tak dalej, jak już będziemy chcieli się przepoczwarzyć, bo to jest taki rodzaj takiego przepoczwarzenia. Fajną rzecz powiedział pan Robert jeszcze, której tutaj nie dałem, że zwierzęta mają dokładnie taką samą duszę jak ludzka, tyle że jest zwierzęca. No to jest tak, jak mniej więcej podjeżdżasz gdzieś samochodem do swojego znajomego i on mówi, mam dokładnie taki sam samochód, tylko niebieski, prawda? A wy macie czerwony. No ale, no ale dobra, mamy taką samą duszę, tylko że trochę inną, ale identyczną, ale trochę inną duszę mamy, no więc okej, można tak do tego podejść. Ale to dobrze robi, że te zwierzątka też za nami gdzieś tam mogą chodzić. I co oczywiście mogłoby sprawić takie wrażenie, że rozszerzone samobójstwo teraz ludzie będą rozszerzali również na zwierzątka, żeby zwierzątko ze sobą zabrać, no ale umówmy się, że skoro mają inną duszę, to może załóżmy na wszelki wypadek, że one się inaczej tam gdzieś ten, także nie róbcie takich rzeczy, nie? Z pieskami, z kotkami. I chodzi o to, że potem będziecie mieli tak spokojny wybór, tylko że nie do końca to jest załatwione w ten sposób, że na pewno możecie sobie po prostu zdecydować, gdzie się urodzicie i tak dalej. To nie jest do końca wyjaśnione, bo jednak tam jest też są niektórzy ludzie, są na przykład kolejka duża stoi. Na przykład do mojej mamy stała naprawdę chyba duża kolejka tych dzieci, a ja byłem naprawdę chyba bardzo zdeterminowany, żeby urodzić się w brzuszku, żeby trafić do brzuszka, jak to mówi pan Robert, do brzuszka swojej mamusi, skoro spędziłem z brzuszka mamusi kilka wcześniejszych płodów, prawda? Bo tam jest, zaraz się dowiecie, że tam jest taka kolejka, mówi, że ja bym chciał tutaj, wiele osób tam też stoi wtedy w tym, mówi, kurczę, dużo ludzi by chciało iść do takiego kogoś, do jakiejś takiej, wybiera taką właśnie mamusię, ale no, nie wszyscy mogą, prawda, bo nie wszyscy mogą rodzić naraz po 10 osób, jakieś ograniczenia nam natura zrobiła, na złość prawdopodobnie tym wszystkim, którzy tam chcą wchodzić i słuchajcie, i tam się toczą jakieś negocjacje, ale ktoś w końcu jest jakaś wierchuszka tam tych ludzi, którzy tam, czy bytów, które decydują o tym, kto gdzie, i w końcu ktoś tam decyduje, nie, to ty tym razem, nie? Tak jak wiecie, podjeżdża ciężarówka pod urząd pracy i mówi, trzech na budowę, no, albo tak jak Jerzyniew opowiadał w Odyseuszach, nie? Że ktoś podjeżdża, mówi tak, siedmiu do pomarańczy i proszę bardzo, tam wchodzi, nie? A ten mówi, nie, ty nie, ale bez niego to my nie idziemy, no to wszyscy nie idźcie, nie? No w każdym razie takie tam rzeczy trwają, to ja sobie myślę, że ja byłem jakimś strasznie takim przebiegłym jakimś koleżką, nie? Bo moja siostra, okej, nie? Powiedziała mamie, że powiedziała do tej kobiety i jakoś jej tam pozwolili, a ja musiałem stać w kolejce i tam co chwilę kogoś innego wysyłali do mojej mamusi i musiałem mieć jakąś, no musiałem mieć jakąś moc, nie? W sobie, być może mam jakąś moc, kurwa, w sobie, której nie potrafię, uważajcie teraz. A nie, to poczekajcie, podstawicie potem wodę pod komputer. Na razie dokończę tu, jak będzie piosenka, to wy pójdźcie po butelkę z wodą i tam wiecie, ja spróbuję ją na te. Bo ja mogłem mieć taką moc i spędziłem chyba z 6 czy 7, bo ja mówiłem, że 10 kiedyś, ale potem z siostrą zweryfikowałem, to było 6 chyba czy 7 ciąż moja mama miała, zanim pojawiłem się na świecie ja i jak dotąd jestem. Więc musiałem naprawdę dużo się narobić zanim ten, a poza tym taki mędrek się urodziłem, no bo kilka miesięcy spędziłem w takim pokoju oczekiwań, no i tam się uczyłem tego świata i dlatego taki mędrek jestem, że z większym bagażem przyszedłem tu na ten świat, bo naoglądałem się dużo innych rzeczy, bo tam pewnie mi te istoty mówiły, ty idź do tamtej kobiety, a ja mówię, nie, ta pani Basia jest zarypiasta, nie, muszę do pani Basi, nie, no więc najpierw straumatyzowałem, kurwa, panią Basię, spędzając 6 płodów z jej życia, straumatyzowałem panią Basię, a potem przyszedłem do niej i mówię, no to jestem, nie?
No i się ucieszyła, no bo co miała zrobić, nie? Patrz, no jest, mąż się cieszy, bo ojciec się ucieszył, że to chłopak, nie? Że będę żeglarzem. Nie wyszło, tato. I no więc, ale bo ja przyszedłem na swoich warunkach, nie? Mama chciała, żebym był tym czymś innym, to ja też zostałem czymś innym. Tata chciał, żebym został żeglarzem, a ja nie zostałem żeglarzem, nawet na łódkę nie wchodzę. Więc widocznie, wyraźnie jestem niedopasowany do swoich rodziców, ale tak się uparłem i koniec. Swoją drogą ta teoria o tym, że my sobie sami wybieramy tam, gdzie się urodzimy, prawda? Jest troszeczkę, sprawia takie wrażenie nie do końca dopracowanej, nie? W kontekście obserwacji takich zwykłych ludzkich. No bo jak to się dzieje, że najwięcej dzieci rodzi się właśnie w jakiejś biedzie, w biednych afrykańskich rodzinach czy azjatyckich, gdzie skrajna bieda jest. Dlaczego dużo dzieci się rodzi na przykład w takiej strefie Gazy? Czy naprawdę tam ktoś, my jesteśmy jakimiś już na poziomie tej wyżej, jesteśmy jakimiś strasznymi pojebami? Może to stąd wynika, że w Europie, że mamy bez ambicji jesteśmy w tej Europie na przykład, czy w Stanach. Jesteśmy po prostu bez ambicji już na tamtym poziomie, że ci ludzie, bo pamiętajcie, że tam się punkty dostaje. U pana Bernatowicza to są takie punkty, które dostajesz, że im bardziej tutaj doświadczasz różnych rzeczy, to możesz szybciej awansować potem na te kolejne planety, bo my jesteśmy planetą bólu i łez, a tam można potem awansować na te, dostępować zaszczytów życia na takiej mocnej planecie, gdzie się żyje po kilkaset lat albo tysiąc lat i w ogóle w pełnym szczęściu i tak dalej, i tak dalej. I więcej punktów zyskujesz, im gorzej ci tu jest i tak dalej. To ma wspólne akurat z Kościołem katolickim pan Robert. A prawdopodobnie tutaj ci, którzy się rodzą w takich rodzinach 2 plus 1, 2 plus 2 i to w Europie, no to są tacy, którzy na przykład są strasznymi konformistami, strasznymi leniuchami generalnie i takimi wygodnickimi, którzy mówią, wiecie co, ja chcę się urodzić tu w rodzinie, tam jakiś w miarę w klasy średniej, prawda, w Wielkiej Brytanii albo we Francji. Ja wiem, że będę mniej punktów dostanę za to, że tu byłem na tej planecie bólu i łez jako syn magnata na przykład prasowego, to dostanę niewiele punktów, ale ja sobie jakoś z tym poradzę. Z tym. I wolę być na przykład 20 razy synem magnatów różnych tam w różnych dziedzinach życia w Europie i to jedynakiem, niż na przykład rodzić się tylko dwa razy w rodzinie biednych, najpierw w Afryce, gdzie nie ma wody i w strefie Gazy, gdzie nie ma już teraz niczego. Nie? To ja wolę 10 razy być tu i sobie punkty spokojnie dziubać sobie punkt po punkcie, a nie tam zaraz, czy ja muszę mieć od razu wszystkie punkty, czy ja muszę od razu być prymusem w tej swojej klasie. Nie muszę, ja spokojnie przyjmę, będę przyjmował te punkty, jakoś sobie tu nad ludzkim wysiłkiem poradzę w tej Europie, jako syn tam, wiecie, kogoś znacznego, nie? Albo w Ameryce, jako syn pana Bezosa na przykład, czy coś takiego. Dam radę, wiem, że to mało punktów, ale w końcu się kiedyś tam po 200 latach się dorobię odpowiedniej liczby punktów i tak dalej. Powiem szczerze, że ja bym też wybrał taką drogę, nie? Ja bym też wybrał taką drogę. Ja poszedłem drogą pośrednią akurat, widzę, bo tak dobrze mam, w sensie takim, że żyję sobie w Europie, jest spokojnie i tak dalej, ale też z drugiej strony szału nie ma, prawda? Miliarderem nie jestem, chociaż nikt nie powiedział, że nie będę jeszcze, prawda? No na pewno jedno, co wiem, to na pewno nie będę miliarderem z powodu jakiejś inwestycji na giełdzie, nie? Bo po prostu tego nie umiem, no i nie mam co zainwestować, no ale to dobra, więc nawet jak bym umiał, to bym nie został, ale chodzi mi o to, że to jest taka koncepcja, która ma wyraźne słabe strony, nie? Z tym takim nakierowywaniem się i staniem w kolejkach i tak dalej, ale może was interesuje też, jak
dokonuje się takie wejście i skąd pan Robert o tym może wiedzieć? Już wam to wyjaśni pan Robert, jak to jest. Na przykładach oczywiście, w wyniku wielu rozmów, ale tu przedstawi konkretną rozmowę i poprze to konkretnymi, konkretnym pokazem. Proszę pana, ja mam naprawdę tyle relacji od ludzi, którzy opisywali swoje dzieci, które właśnie nagle zaczęły mówić: ja widziałem ciebie i bardzo mi się podobałaś, mówi taki synek do swojej mamy. I to nie byłem jedyny, który chciał tutaj przyjść do twojego brzuszka. Ale zostałem ja wybrany i bardzo się ucieszyłem. No to ta mama mówi: no ale jak to, syneczku, ty, tylko była kolejka czy coś? A on mówi: no tam by my widzieliśmy, bo już ja wiedziałem, że to jesteś ty i wiedziałem też tatę, ale tam jeszcze kilka osób też chciało to, ale zostałem wybrany, dostałem zgodę i przyszedłem do brzuszka. Jak przyszedłeś? Pyta ta mama. No tak po prostu przez główkę, bo oni wchodzą przez głowę, tak? Przez głowę do brzuszka. Tak po prostu przez główkę, bo oni wchodzą przez głowę, tak? Przez głowę do brzuszka. Tak po prostu przez główkę, bo oni wchodzą przez głowę, tak? Przez głowę do brzuszka. Tak tutaj, ja tak coś tak, ja nie mam tego, ale drogie panie, jakbyście sprawdziły, czy macie tu jakiś taki kanalik jakiś, czy coś, bo to jest ten. Oni tak przez główkę wchodzą. Ja też tak do mamusi, jak zobaczyłem, jak te inne dzieci wchodzą tam przez główkę, to tylko ja się zastanawiam, po cholerę ta cała kombinacja z tym seksem i z tym wszystkim. Bo to oczywiście ta teoria rzuca inne światło zupełnie też na dziewictwo Maryi i tak dalej. Po prostu Jezusek tam pierdolnął wszystkich. Wyobraźcie sobie, jak Jezus na przykład wybierał tą Maryjkę, nie? Bo już był najpierw Pan Bóg stworzył, ukleił tego Jezuska, nie? Tam jakoś tam ten, w formie takiej już w miarę dającej się rozpoznać jako Jezus. Tam mu włosy takie zrobił, brodę. No i mówi: no i wybierz sobie jakąś fajną panią. I tak było, no zobacz. I on tak popatrzył. Najpierw pojechał gdzieś, najpierw gdzie indziej może zajrzał, nawet gdzieś tam właśnie już do Europy czy coś takiego. On mówi: nie. Tam nie, bo to tam są ludzie tacy, którzy, wiesz, od razu cię zabiją. Tam daj spokój. To tutaj zobacz. O, patrz, jaka fajna. A ta czarnurka taka. Zobacz, fajne włosy ma ten. Nie chciałbyś u niej? On mówi, ten Jezusek, ona ma dopiero 14 lat, to jak ona się mną zajmie? Tamte. Nie daj się ten, to zrobimy tak. Słuchaj, poczekaj. Tak patrzy. Słuchaj. Bo ona mi się podoba tak w ogóle, nie? A tobie się podoba? Okej, nie? Chciałbyś mieć taką mamę? Zobacz, będzie niedużo starsza od ciebie, to tam będziecie mogli rozmawiać, przyjaciółmi będziecie. Dobra, no to jest. Ale teraz... O, zrobimy tak, to, bo ona jest faktycznie taka, no tam do roboty nie za bardzo, ale zobacz, to damy jej takiego, patrz, tutaj taki facet jest, sam siedzi, a silny, zobaczcie, ślad, po prostu, kurczę, silny jest, no i on zblatował tam, mówi: dobra, tak przesuń, wiecie, bo on ma takie możliwości, tam wziął, przesunął, tam coś porobił, to wskakuj. No i on tam przez główkę jej wskoczył podczas snu czy coś, żeby się nie wjeżdżała, bo to rozumiecie, bo to jest też niebezpieczne prawdopodobnie, jest takie wchodzenie przez główkę, tak o tu. Bo jak ta kobieta na przykład, wiecie, w ostatniej chwili, jakby ona nie spała, nie, tylko tak sobie jest, chodzi sobie tam, czy siedzi na przykład, nie, i nagle, rozumiecie, kichnie. Wyobraźcie sobie, co się dzieje w momencie, jak wchodzi przez główkę takie dziecko i ona kicha, nie? I nagle aborcja, nie? Bo tam się to dziecko nie zdążyło tu do kanału, sru, poszło do tego, do chusteczki, nie? A czasami się zdarza tak, że krew z nosa idzie, jak człowiek kichnie, to tak się, wy tak przechodzicie nad tym tak, że tam najwyżej, nie? A tutaj takie rzeczy się mogą dziać, więc pamiętajcie, tu przez główkę, ja nie wiem, panie sprawdziłyście, czy coś tu macie, mamy zwłaszcza, a poza tym panie, które nie chcą być, zajść w ciążę, to z kolei my tutaj jakaś tam tabletka dzień po, kurwa, tabletka dzień przed, miesiąc po, rozumiecie, jakaś aborcyjny dream team i tak dalej. Jest taka akcja,
że teraz nawet te kamerki w komputerach, zauważyliście, że są takie te zapadki, takie prtyk i że można i nie widać nic, nie? I rozumiecie, to wy też możecie, tylko nie wiem z czego to trzeba by zrobić taką sobie, chodźcie w, na przykład, chodźcie w kaskach przeciw tych uderzeniowych, albo zobaczcie, my tak się śmiejemy z tych foliarzy, nie? Że oni mają te czapeczki foliowe. My się tak śmiejemy, a oni wyprzedzili epokę po prostu. Oni, wyobraźcie sobie, jakby Maria chodziła w takiej foliowej czapeczce i Jezus by tak próbował i prtyk, i spada, nie? No to tata go z powrotem do góry i on spadł. Zobaczcie, takie foliowe czapeczki to są poważne sprawy antykoncepcyjne, a nie tak jak nam się wydaje, tam radiacja i tak dalej. Oni to wszystko robią pod takim kątem. I więc ja panie zapraszam albo do właśnie takiej folii, tylko musicie znaleźć ten punkt, prawda? To nie jest punkt G, ale jednak, no a może to właśnie jest punkt G. Gdzieś tutaj musicie namierzyć, tak, albo w ogóle najbezpieczniej uszyć sobie ładnie taką czapeczkę z jakiejś rtęci, czy z czegoś, co nie przepuszcza, z molibdenu na przykład, czy coś, taką czapeczkę sobie ustroić i jesteście bezpieczne. Może się partner jakoś dziwić na przykład, nie? A co ty zawsze w tej czapce się ze mną bzykasz? A ty powiesz, strzyżonego folia strzeże, nie? I będzie dobrze. Tak mi się wydaje. To jest jakiś ten, pamiętajcie, nie? Tu przez główkę one wchodzą, nie? Panie Robercie, naprawdę pana lubię. Fajne ma pan te pomysły na życie i na wszystko inne. Patrzę, co by tu zagrać. Kto wie, co przyniesie nam lato.
gotta fight for your right to party. Yeah! Wojtko, skąd ty bierzesz takich wyrafinowanych wykonawców jak ci biedni? Słuchając, polałem się gorącą kawą. Dzięki. 74 Grupa Biednych to jedna z naszych formacji z południa Polski akurat. Rok progresywny do tego stopnia, że nie zwracający uwagę na przykład na niestrojące instrumenty czy coś takiego. To po prostu jest najwyższy level najwyższy level muzyki progresywnej, żeby po prostu instrument ma nie przeszkadzać generalnie w przedstawianiu swojej wizji muzyki czy czegokolwiek. Takich przykładów jest wiele. Nasza muzyka progresywna, nasza muzyka rockowa miała bardzo wiele odcieni. Byli tacy wyrafinowani jak SBB czy Niemen, późniejszy troszeczkę, czy właśnie z lat 70, bo ten z 60-tych, takich wczesnych 60-tych, no to był taki trochę jak Maria Koterbska, ale po prostu szaleństwo, aż po takie właśnie wykony jak 74 Grupa Biednych. Oni potem zresztą to byli bardzo dobrzy muzycy później, no każdy tak szalał. Pamiętajcie, trzy akordy, darcie mordy, to też jest dobra muzyka. Ja jak zaczynałem z kolegami, to ci koledzy, którzy ze mną grali też na przykład, tam poznałem, to też nie byli, wiecie, multiinstrumentaliści, jacyś szczególni, ale niektórzy z nich się wyrobili, do dzisiaj są po prostu wybitnymi artystami. Fight, bratu, genius bratu zadedykował Fight for Your Rights i to jest bardzo ważne. Idą wilki TSA. Proszę bardzo. Martina nawiedzili Jehowi. To o tej porze to zawsze tak gdzieś koło południa to zawsze jest niebezpiecznie, nie? Bo tam jak ktoś siedzi w domu koło południa w Wielkiej Brytanii, to znaczy, że może akurat być już po trzecim piwie. To może się dziwnie wydarzyć. No ale najważniejsze, moi drodzy, to żebyśmy zdrowi byli i tego się trzymajmy. Dowiedzieliśmy się na przykład, ja ostatnio wszedłem na Wyborczą. Wyborcza, jak wiecie, przegania samą siebie w takim. Ja ostatnio rozmawiałem z przyjaciółką i mówiłem, że najgorsze, co się dzieje teraz w Gazecie Wyborczej, to jest to, że cała ta legenda, i to taka prawdziwa legenda tych świetnych dziennikarzy, świetnych redaktorów, którzy tam byli, rozmienia się w absolutne pizdu. I wiecie, jak widzę, że, ale nieważne, ale niedawno wam pokazywałem taki artykuł na przykład, w którym rozmawiali z jakimś, to było pod koniec PiSu jeszcze, nie? Kiedy jakiś tam dziennikarz z Radiowej Trójki stracił robotę i on się przyszedł do Gazety Wyborczej pożalić, że oni go tam, że on był taki fajny i tak dalej, a go zwolnili, na co pada pytanie w pewnym momencie, no a kiedy dołączyłeś do tej ekipy Trójki? No w 2020. To znaczy, że co? Że przyszedłeś po prostu na miejsce wyjebanych politycznie innych ludzi. Ale przyszedł się pożalić i Gazeta Wyborcza dała mu łamy, żeby on opowiedział o tym, jak tam jest zamordystycznie. A w sumie się skończyło, okazało się to, że on co prawda wykonywał wszystkie ich polecenia, ale niezbyt gorliwie i tak dalej, i tak dalej. No więc warto było. A teraz ja słucham, czytam po prostu i o czym nie wierzę.
jest artykuł w dużym formacie. Kurwa, to jest naprawdę był szanowany tytuł, duży format. I producent filmowy, rozumiecie, Przemysław Miękinia mówi tak, zastanawiam się, gdzie jest mój 1 700 000, nie? No to mówię, kurwa, coś się mogło wydarzyć. Okazuje się, że kasa TVP jest pusta, Telewizja Polska zostawiła na lodzie kilkudziesięciu producentów. Kazik śpiewa, wszyscy artyści to prostytutki. W filmówce przygotowałem, mówi pan Miękinia, przygotowałem ostatnie roczniki do tego, co ich spotka po studiach i tak dalej. Jest wytyczne, nie jest proste, tam życie i tak dalej. Okazuje się, że... okazuje się, że to jest artykuł, wywiad z gościem, który miział się z Glińskim, z PiS-em i tak dalej, i to nawet tam nie ukrywa w tym tekście tego, że on to robił nie na zasadzie jakichś konkursów, nie upomniał się jakieś granty polegające na uczciwym takim grze, jakiejś właśnie no konkursowej, że to jest świetny film i tak dalej, i tak dalej, tylko że miział się z tymi posłami, tam z ministrem Glińskim, z różnymi tam ludźmi w tej telewizji publicznej na zasadzie takiej ja ci to, ty mi tamto, dajcie mi w pierwszej kolejności coś tam. Facet jeszcze na dodatek mówi, że scenariusz tego filmu, nieważne jaki to będzie film, że ten scenariusz jest wybitny, bo jest jego scenariuszem, jest wybitny i on nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości i tak dalej. Jest super scenariusz. Z kim pan tam usiadł do stołu? Z nikim nie siadałem. Ktoś dla mnie życzliwy szepnął w TVP, że mam super scenariusz. Kto szepnął? Nie powiem go, nazwijmy go szeptającym. No szepczącym jeszcze. A komu trzeba było szeptać? Kolegium filmowego. I on tam mówi po prostu, że chodził taką dróżką właśnie szeptaną i tak dalej. Ja wiem, że tak się robi często, ale ten koleżka opowiada o takich rzeczach, że jakieś ucho tam było. Ten ucho to miał swoje ucho w TVP. Ktoś tam, nie powiem kim jest ten ucho, ale był uchem ministra. Czy pracuje tam teraz? Nie, bo już go wywalili, bo był z tamtej strony. I ucho ministra robiło dla pana. Prosiłem Piotra Glińskiego, by w mojej sprawie zadzwonił do prezesa TVP. Okazało się, że minister Gliński nie ma władzy absolutnej nad Medyszkowiczem, bo musiał dzwonić aż 3 razy, by prezes w końcu zgodził się dać 1 600 000. Kurwa, o czym on tutaj pisze, nie? O jakichś w ogóle absurdalnym, chorym, zdegenerowanym układzie i się takie rzeczy odbywały za czasów pandemii, mało tego. Tu pandemia, inflacja i tak dalej, więc podniósł mu z 600 najpierw na 900, potem z 900 na 1 600 000 i tak dalej, nie? I kurwa, ja to czytam i on się żali, że to jest dramat i mało tego, żali się, że teraz, jak on już tam udeptał te wszystkie ścieżki na ten swój super scenariusz filmu, to przyszła zmiana w TVP, rozumiecie? I te jego wszystkie zabiegi tego typu podstolikowe, jakieś takie... Kurwa, że to wszystko jest na psu na budę, że to wszystko się nie uda i że on niniejszym ponosi straty, złe TVP teraz jest i tak dalej, i tak dalej. I Gazeta Wyborcza wtóruje w tym, nie? Że jak to jest, że ktoś taką tak fajnie wydeptał sobie te ścieżki, że tak mu się udało to zrobić, że on nagle dostał jakieś tam, słuchajcie, Małopolski Regionalny Fundusz Filmowy mu tam zapłacił, ktoś tam mu wydał jakieś pieniądze i tak dalej, że on zarobił te. I Gazeta w tym uczestniczy i utyskuje. Ja po prostu nie wiem nawet jak na to zareagować, co powiedzieć, nie? Zaśpiewam teraz coś, co pewnie wszyscy śpiewali. To taka polska wersja Look on the Bright Side of Life. Thank you.
wszystko wszystkim wydaje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się jeszcze złe. I dla tych, którzy lubią chleb zdrowy i twardy, i dla tych, którym szczęście odbiera, zabiera wróg, i dla tych, którzy noszą zegary w lombardy, i dla tych, którzy tańczą, gdy inni już padli z nóg. Pożyjecie, poecie prawdy, jeszcze pożyjecie, padając z nóg. Zobaczycie jeszcze, jak inni wstają, jakby ich prowadził taki sam Bóg. Jeszcze pożyjecie, poecie prawdy, jeszcze pożyjecie, padając z nóg. Zobaczycie jeszcze, jak inni wstają, jakby ich prowadził taki sam Bóg. Wszystko wszystkim wydaje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się jeszcze złe. I dla tych, którzy lubią chleb zdrowy i twardy, i dla tych, szczęście odbiera, zabiera próg, i dla tych, którzy noszą zegary w lombardy, i dla tych, którzy tańczą, inni już padli z nóg. Jest takie, taka wątpliwość, że PiS, nie, że Wyborcza pokazuje, jak było, no chyba nie stają w jego obronie. No właśnie tak wygląda ten tekst, jakby utyskiwali wspólnie z nim nad biednym losem. I czy ten film się w ogóle ukaże? Ja nie wiem, czy to jest jakiś znajomy tego redaktora albo dziennikarza. Nie wiem. Ten tekst wygląda jak jakiś właśnie, jakby ktoś zadzwonił, wiecie, z was do mnie i mówi: słuchaj, bo wiem, że może jak ty napiszecie, może jak wy w gazecie napiszecie, to oni wtedy, rozumiesz, uruchomią te środki i tam dadzą mi 1,6 mln. Serio? To tak wygląda niestety, że taka jest, taka była intencja tego, co się tu dzieje, nie? Że po prostu jakby, a kiedyś tak było zresztą. Ja pamiętam, jak do mnie, jak jeszcze w Wyborczej pracowałem, bo Wyborcza naprawdę miała, no wtedy jak ja tam pracowałem, to jeszcze większy miała wpływ, ale jeszcze wcześniej to w ogóle miała wielki wpływ, to tam naprawdę były takie telefony, że słuchaj, to jak ty powiedziałbyś, to by było to i tamto i siamto, to wtedy mógłbym pokazać, że ktoś o tym napisał i tak dalej, nie? Takie akcje były, więc wyobrażam sobie, że skoro do mnie, do skromnego jakiegoś takiego, wiecie, gościa, który nie miał wpływu na światową politykę finansową i tak dalej, to tam były różne takie podchody i tak dalej, ale trudno. No, nie wiem, mnie to poruszyło, ja wiem, że mam zboczenie trochę na temat ten, bo generalnie zdecydowana większość społeczeństwa ma wyjebane na Wyborczą i zresztą poniekąd słusznie, ale mnie to po prostu dotyka osobiście, bo przez to, co dzisiaj się tam dzieje, niestety
cały ten etos fantastycznych ludzi, wszystkie te nazwiska fantastycznych ludzi, czytelników fantastycznych, odchodzą w zapomnienie, a zostaje takie wrażenie absmaku niestety. No więc top of the pop of the top of the top of the tops. Top scenariusz to był Aniu. Także to jest ten. Także samo podpierdolka przez wywiad. No więc ten człowiek polega to pewnie na tym, że ten człowiek, który udzielał tego wywiadu i ten redaktor może też, bo tam nie ma cienia pytań, słów takich o tym, że czy cię pojebało na przykład, że to znaczy, że robiłeś to niezgodnie z prawem na przykład, czy niezgodnie z jakimś tamtym, chciałeś obejść struktury, ale więc tam nie pada takie pytanie. Natomiast być może ten człowiek myśli, że on żyje w takich właśnie realiach i jemu się nie wydaje, że to jest coś nienormalne. Nie? Jemu się nie wydaje, że to jest złe, tak najzwyczajniej na świecie. Tak mi się wydaje, ale to wiecie, to jest takie moje są różne klimaty, które mam, które miewam czasami w głowie. Natomiast jest też sytuacja dotycząca mowy nienawiści. Nie wiem, czy wiecie, że są te złożone takie projekty, żeby tam mowa nienawiści była objęta kodeksem karnym, prawda, i tak dalej, żeby nie można było przeciwko tym, tamtym i tamtym. Ja nie jestem zwolennikiem takiej ustawy w tym sensie, że jeżeli się wymienia w ustawie enumeratywnie grupy, przeciwko którym nie można na przykład powiedzieć i potem jeszcze na dodatek panuje takie, no nie jest z kolei doprecyzowane, co jest kpiną, żartem, a co jest mową nienawiści, to jest złe, moim zdaniem oczywiście. To jest złe, albo w ogóle powiem, obiektywnie złe to jest, to nie jest moim zdaniem. Ja uważam, że to jest obiektywnie, moim zdaniem, o tak powiem, moim zdaniem to jest obiektywnie złe, jak się tak wpisuje, bo to oznacza, że każda następna grupa musi znowu walczyć o swoje prawo. Nie wiem, na przykład ludzie grubi postanowią, też powiedzą, a dlaczego z nas się można natrząsać, a nie można się natrząsać z kogoś innego? No to ktoś powie, nie, tam jest napisane, że nie można się natrząsać z ludzi z powodu ich jakichś niedostatków polegających na niedostatkach zdrowia i tak dalej. No okej, ale dlaczego nie można się śmiać z grubych, którzy sami sobie zafundowali tę grubość. Ja na przykład sam sobie zafundowałem grubość, tylko trochę pomogła mi w tym, w cudzysłowie pomogła mi w tym choroba, bo nie mogłem tam z domu wychodzić, tam zapadłem się w sobie na tej depresji takiej totalnej, jak byłem w takich sytuacjach. Potem miałem raz tą kontuzję kolana, gdzie się zapasłem strasznie, ale generalnie gdybym miał mózg normalnie jakoś tam wtedy, jak wtedy z tą kontuzją na kolanie, to gdybym ja sobie wtedy potrafił pomyśleć, no to bym nie żarł jak koń, prawda? I patrzyłem jak tyję, a dalej żarłem jak koń i ważyłem 150 kilo w szczycie swojej głupoty. To dlaczegoś nie można śmiać? A potem ktoś, kto ma okulary, no to że z okularów, no to ktoś, kto ma takie upodobania na przykład i tak dalej. To nie, moim zdaniem enumeratywne wpisywanie na przykład, że ze względu na seksualne preferencje, ze względu na to, na tamto, na siamto, ja rozumiem o co chodzi, że powinien być podział na to, co nie masz wpływu, na to, co nie masz wpływu, no to wtedy nie można z tego, ale gdzie jest granica między kpiną a mową nienawiści? No tutaj na przykład ja sobie kpię czasami z jakichś gejów czy z lesbijek, jeśli są po prostu akurat coś tam wymyślą głupiego, moim zdaniem głupiego. Ja mam prawo do tego, żeby, tak jak każdy z was ma prawo do tego, żeby odnosić się. Ja, jak ktoś o mnie pisze, że jestem zjebem czy coś takiego, no to ja to przyjmuję, no bo co mam zrobić? No czasami się ponatrząsam, czasami jak ktoś merytorycznie coś nawet się upomni, to odpowiem i tak dalej, ale kurczę, no nie wiem, nie mam takiej pewności. No w każdym razie, ale nie poszedłbym tak daleko, zwłaszcza gdybym był księdzem i gdybym starał się być uczciwy, no czy wiecie, no uczciwy ksiądz to jest trochę tak...
trochę słabe, bo uczciwy ksiądz, no dobra, no załóżmy, że wierzy w te wszystkie rzeczy, no okej, dobra, że jest uczciwy, bo wierzy naprawdę w te wszystkie rzeczy o tych krzyżach i tak dalej, no okej, dobra, przyjmijmy takie coś, przecież można sobie wyobrazić kogoś, kto w to wszystko wierzy i kto boi się, faktycznie boi się Boga, takiego, jakim mu go przedstawiono i tak dalej. No, siła formacji jest duża, więc być może to nawet tak działa. No ale w każdym razie, gdybym był księdzem, tylko jeżeli ksiądz wypowiada się krytycznie o karach za mowę nienawiści, no to to już jest, proszę was, taki poziom top of the pop, top of the top, nie? Jak taki debil. Nie dość, że oni sami popierali taką ustawę stop antychrześcijańskim tam coś tam antykatolickim bajaniom, że nie będzie wolno nawet podważyć istnienia, że dzisiaj Łyszczyński by został ponownie, pamiętamy 30 marca został stracony Łyszczyński i dzisiaj, jeżeli to prawo promowane przez suwerenną, solidarną Polskę by weszło do naszych kodeksów, to ta ustawa, gdyby przeszła, to przypominam, że Łyszczyński znowu dostałby karę, bo nie wolno byłoby pisać haseł, że Boga nie ma, Boga wymyślili ludzie, że to jest bujda, że to jest bajka. Krzyżaniak też by mógł trafić przynajmniej na grzywnę albo jakieś inne sytuacje. Oni wymyślili takie prawo. Natomiast lewica i ze środkowicą, nawet częścią środkowicy, wpadła na pomysł, żeby uzupełnić listę grup społecznych, grup w ogóle ludzi, które są objęte jakby takim parasolem bezpieczeństwa. I ja, żeby było jasne, powiedziałem, że ja nie popieram takich pomysłów, aczkolwiek rozumiem, że bywają takie czasy, kiedy pewne grupy trzeba wziąć pod specjalny nadzór, no bo nie można tak powiedzieć, że no dobra, tak jak z tymi kobietami, które w dwudziestoleciu międzywojennym, które wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę zyskały najwięcej praw w całej Europie, prawda? Dostały wszystkie prawa, zrównano je względem prawa, w dużej mierze zrównano je z mężczyznami. Tu chodziło o prawa wyborcze. To była nowość, można powiedzieć, na tle świata. Ale mało tego, dostaliśmy też w Polsce wolności seksualne były na przykład. Była możliwość, jakby nie było możliwości karania za preferencje seksualne, oczywiście te, które nie krzywdziły ludzi i tak dalej, i tak dalej. I można by powiedzieć, no przecież, no raj, ale no nie był raj, ponieważ za tym nie poszła edukacja, nie poszło też wykonywanie tego prawa, mowa nienawiści była na porządku dziennym, choćby antysemityzm był również i tak dalej, i tak dalej. Kobiety nadal nie dostawały swoich, nie doświadczały swoich praw, bo nie mogły. I w tym momencie przydałaby się jakaś dodatkowa ustawa, czy dodatkowe zabezpieczenie, które mogłoby, które oczywiście przez jakiś najpierw mogłoby spełnić, mogłoby budzić kontrowersje o to, no to jak? No to miały być zrównane, a są teraz preferowane, czy są wzmacniane, ale wtedy powinno się powiedzieć, no tak, ale no bo muszą nadrobić po prostu setki lat zaległości i to trzeba, stąd na przykład, nie wiem, w Ameryce ta konieczność zatrudniania części na przykład autochtonów na uczelniach, osób czarnych, Amerykanów, Afroamerykanów trzeba było zatrudniać albo przyjmować do uczelni, no bo trzeba było wyrównać po prostu najpierw, żeby potem powiedzieć komuś, no dobra, macie równe prawa, to startuj. Ale ktoś mówi, no dobra, ale my jesteśmy z tyłu, my nie umiemy czytać na przykład, nie umiemy pisać i czytać. A ktoś mówi, no ale dobra, ale macie równość, macie te same prawa, od
odczepcie się od nas. No więc z tego punktu widzenia rozumiem czasami taką potrzebę, ale kiedy ksiądz mówi, jeszcze raz przypomnę, kiedy ksiądz mówi takie rzeczy teraz, no to to jest obśmiech po prostu. I na przykład taki ksiądz, oczywiście profesor i tak dalej, Robert, mówi, te propozycje prowadzą do sytuacji, w której człowiek nie będzie mógł wyrazić swojego zdania, realizować badań naukowych czy prowadzić dialogu w publicystyce. To jest brednia oczywiście, bo badania nad językiem nienawiści mogą być prowadzone. Mało tego, może być prowadzone dokładnie. Badania mogą być prowadzone na temat, co prowadzi do otyłości i nikt nie będzie miał z tego problemu. Nikt nie zapowiada problemów tego typu, że nie ruszaj tego tematu, bo to jest, będzie nie, albo na przykład, czy za homoseksualizm, za jakieś preferencje seksualne odpowiadają jakieś geny, na przykład jakby chciał ktoś zbadać tam dokładniej i tak dalej, no to myślę, że jakby nauka nie potrafi się powstrzymać przed takimi badaniami. Oczywiście próby wpłynięcia na to, potem wyciąganie jakichś tam kawałków genotypu i tak dalej, to jest następna, oczywiście następny poziom i pewnie i tak do tego dojdziemy, ale można ten tryb akurat spowalniać. Potem nie będzie można prowadzić dialogu w publicystyce. W kościele nie będziemy mogli swobodnie uprawiać katechezy czy głosić homilii w oparciu o Biblię, bo w każdej chwili ktoś będzie mógł nas za to postawić przed sądem. I to akurat cymbale, księże Robercie, skrzypczaku profesorze, to akurat jest dobrze. Bo rozumiesz, tak samo pajacu, jeżeli do głosu na przykład na uczelni wyższej przyjdzie ktoś, kto będzie chciał się zasłaniać wolnością uniwersytecką i będzie chciał przedstawiać argumenty za tym, że na przykład, nie wiem, Polacy mogą więcej na świecie niż, nie wiem, Holendrzy, ponieważ Polacy mają jakąś tam przyrodzoną w sobie wyższość i tak dalej, dlatego wszyscy powinni klękać, no to w tym momencie to nie jest żaden tam dyskurs uniwersytecki, tylko to jest sianie nienawiści zwykłej albo supremacji, myśli supremacyjnej, w związku z czym należy się to. Jeżeli to będzie sam, to samo będzie w kościele na przykład. Jeżeli w kościele przyjdzie i zaczniesz czytać fragment Biblii, w którym jest napisane, że należy zabijać wszystkich, którzy nie wierzą we mnie, tak? Idźcie i zabijcie ich wszyscy i to będzie znaczyło, że robicie coś dobrego, no to cymbale, co się dziwisz, nie? Jak niejaki dziwisz zresztą. Co ci tu może przeszkadzać, nie? Że ktoś ci zabroni opowiadać, tak jak ktoś napisał na Twitterze, że w czasie mszy poniedziałkowej ksiądz powiedział, no i na koniec apel, panowie, nie lejcie tych swoich kobiet za bardzo. Dosłownie i w przenośni. No i to miał być żart. Wyszedł oczywiście żart dziadowski, pewnie część chłopów i część kobiet ze zrytymi beretami się uśmiała. I już, jak wiecie, sam w sobie ten dowcip nie jest niczym złym. Ja pewnie też, jak byłem tam młody, jak jeszcze nie zdawałem sobie sprawy z wielu rzeczy, też pewnie tak się śmiałem. I dzisiaj pewnie też bym się nawet zaśmiał, jakby ktoś tak powiedział prywatnie, to bym się zaśmiał. Ale czy to jest powód, dla którego ludzie przyszli do kościoła, na przykład, żeby się dowiedzieć, że można kobietę co prawda bić, ale bez przesady, nie? Na przykład, bo nie lejcie, tu ma to dwuznaczność, jest nie lejcie dosłownie i w przenośni, czyli odniósł się do tego właśnie lania ręką czy inną tam innym kijem. I jeżeli ktoś mi taki mówi, na przykład przed sądem, jak mówię, to droga do państwa orwellowskiego. Myśmy przeżyli orwellowskie państwo, ksiądz profesor raczy przypomnieć sobie. Myśmy przeżywali takie orwellowskie państwa i wcale to nie było za komuny. To było wtedy, kiedy żeby dostać jakiś urząd, żeby
dostąpić jakiegokolwiek zaszczytu, albo żeby móc się na przykład uczyć, żeby móc się uczyć, na przykład musieliśmy wchodzić w relacje z Kościołem i przy okazji jakiejś tam nauki pobierać również tak zwaną wiedzę, czy jakby to można określić, formowanie katolickie. Myśmy żyli w takiej rzeczywistości, gdzie tworzyło się na przykład wrogów, bo to też warto przypomnieć, gdzie tworzyło się sztucznych wrogów, na przykład Żydów, tworzył Kościół, tworzył sztucznych wrogów, żeby to dokładnie jak jest u Orwella w 84, żeby wzmacniać własną siłę wewnętrzną, swój wpływ na władzę w danym kraju, na społeczeństwo danego kraju, wymyślono wroga. Wymyślano a to wroga w postaci Żydów na przykład, a to wroga w postaci na przykład tam wyznawców islamu i tak dalej, prowadzono jakieś tam wojny, gdzieś jakieś wyprawy krzyżowe, po to te wyprawy krzyżowe się działy po co? Nie po to, żeby tam Jerozolimę odzyskać czy pół Turcji, tylko chodziło o to, żeby mieć władzę tu i żeby scalać wokół siebie społeczeństwo, prawda? No więc co ty pierdolisz, nie? Można by zapytać takiego księdza, no ale i pamiętajcie też, że za co zmarł Łyszczyński, za co zmarło wiele innych osób, za co musiał, słuchajcie, tam nie trzeba było używać mowy nienawiści, chociaż nie wiem, jaka nienawiść jest w sformułowaniu, Boga nie ma, prawda? No ale dobra, ale jakiegoś takiego zaprzeczania nie trzeba było, takich rzeczy, można było powiedzieć, że ziemia jest okrągła, prawda? A bramki są dwie, żeby cię chcieli zatłuc. Ja przypomnę, że kanonik Kopernik też miał wyrok śmierci nad głową. O innych również ludziach nie wspomnę. Nie? I tutaj jeszcze, kiedy mówi się o Kościele, to zazwyczaj w kontekście targających nim kryzysów. Gdy mówi się o chrześcijaństwie, to o postępującej laicyzacji. Tymczasem przeżywamy święta wielkanocne, które jak żadne inne opowiadają o nadziei. Wielu katolików nadzieją dla Kościoła w postchrześcijańskiej Europie widzi w koncepcji opisanej jako opcja Benedykta, że trzeba się integrować, myśleć o imponderabiliach i nie przejmować się całym światem. I okej, to by było fajne, jakbyście się integrujcie się ze sobą, zajmijcie się analizą tego swojego pisma, tylko że każda analiza tego pisma dochodzi w pewnym momencie do tego, że zabić trzeba wszystkich innych oprócz nas samych. Taka jest niestety prawda. Jak nocy cień, jak zgubiony nocą cień, idę przez pusty plac. Kroków swych słyszę głos, goni mnie noc. Wołam do gwiazd, słyszę ich śpiew, wieczny nieba śpiew. Jaki mały w świetle gwiazd, każdy z nas jest. Czy tam jest jeszcze cisza jezior? Czy tam jest jeszcze ptaków śmiech? Czy tam jest jeszcze dziecka płacz? Czy tam jest jeszcze zieleń drzew? Jak mowę gwiazd, jak tajemnice poznać ich. Jak ich zrozumieć głos, zostać tu czy odejść tam? Co da mi los? Wołam do gwiazd, słucha mnie ktoś. A może nic, może gwiazdy wieczne już martwe w pustce tkwią. Czy tam jest także cisza jezior? Czy tam jest także ptaków śmiech? Czy tam jest także dziecka płacz? Jest także zieleń drzew.
Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie się tylko grubasa uda wcisnąć. Dzisiaj jest drugi dzień kwietnia 2024 roku. Ignorant pisze, że zaczął oglądać również kanał Łukasza Wybrańczyka. To napisz mu tam przy okazji, skąd dowiedziałeś się o tym jego kanale. Będzie mi miło, że przy okazji też podpromujesz w ten sposób kanał w bardzo zacnym gronie i musimy się popierać wzajemnie w takich sytuacjach. Kanał Łukasza Wybrańczyka, śmiem wątpić, szczerze polecam wszystkim, którzy, bo tak powiedziałem bardziej po Podlasku, że polecam dla wszystkich. Polecam wszystkim, którzy interesują się tymi sytuacjami. Więc napisz tam, ignorancie, bo to będzie dla mnie też jakoś tam miłe, żeby Łukasz się dowiedział, że od nas też ktoś tam się dowiaduje o nim. A na marginesie pyta Kirej, czy wiecie, jaki jest największy babol, jeśli chodzi o tłumaczenie tej książki? Chodzi o 1984 Orwella. Tam powinien nie być wielki brat, tylko starszy brat. To prawda chyba, że tak jest. A wiesz, że nawet nie zwróciłem, ja też widzisz, nie zwróciłem na to uwagi. Wódz miał być dla obywateli jak ten starszy brat opiekuńczy, a czasami potrafiący po bratersku skarcić. A wiesz, że też nie zwróciłem na to uwagi. A to jest kolejne przeniesienie właśnie do tej kwestii biblijnych, prawda? Że tak naprawdę to on tworzył taki właśnie świat. Chciałem wam dzisiaj jeszcze powiedzieć coś, do czego zainspirował mnie Martin wczorajszym wpisem na grupie Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Tam opublikował wpis pewnego policjanta, który w okolicach Rabki, czy w samej Rabce, słyszeliście o tym, bo to była tragedia, być może o tym słyszeliście, ja o tym nie mówiłem w trakcie audycji, natomiast no, drzewo się zwaliło, zabiło kilka osób w samochodzie. Ale słuchajcie, no i ten pan Lucjan jest policjantem, który zabezpieczał ten teren właśnie i przyjechał tam z tą całą obsługą, z lekarzami, którzy mieli sprawdzać jeszcze ze strażą pożarną i tak dalej, którzy mieli to zabezpieczać wszystko. Lekarz potwierdził zgon osób i co się wydarzyło? Pan Lucjan pisze, pierwszy raz w życiu, a służę już 21 rok w policji, robię wpis o mojej pracy i chyba ostatni, bo ciężko ją normalnie ogarnąć. Ja uprzedzam wszystkich, to będzie o księżach, uprzedzam wszystkich, że oczywiście argument ten, który będzie posługiwał się, że kiedy przychodził ksiądz święcić ich wozy, to nie oponował i tak dalej. Tego nie wiem, czy nie oponował, ale tak faktycznie milicja jest uwikłana w te różne akcje. Niestety i jakby to, co teraz przeczytam, nie zdejmuje oczywiście, przeczytam teraz ta historia, nie zdejmuje z milicji jako takiej odium całego syfu, który nad nią wisi i tak dalej. Tu chodzi tylko o ten konkretny przypadek. Dobrze, żebyśmy się od razu zrozumieli. To nie jest teraz nagle, że mówię o tym, że milicja jest w ogóle fajna i tak dalej. Ale to zdarzenie wiele mówi po prostu o takich psychologicznych aspektach w deklach katabasów. Otóż uczestniczyłem dzisiaj w czynnościach oględzin strasznego wypadku, jaki miał miejsce w Rabce Zdrój. Rzadko zdarzają się tak straszne wydarzenia, ale się niestety zdarzają. Zginęły trzy osoby. Starsza pani, młodziutka mama i śliczny siedmiolatek, którzy zostali zabici przez powalone przez naturę drzewo. Nagle wpada ksiądz. To już było po tym, jak lekarze potwierdzili zgon i tak dalej. Nie? Tam nie, i tylko chodziło o to, żeby tam ich wydobywać i tak dalej. Nagle wpada ksiądz i chce wejść. Ja zareagowałem na to i stwierdziłem, że to nie jest miejsce i czas na jego sakramenty.
Ksiądz wykrzyczał groźby, że za brak jego sakramentów odpowie prokurator i wszystko weźmie na swoje barki ów prokurator. Dla niego nie liczył się płaczący ojciec, który tam z innych relacji przeczytałem, że który tam właśnie się zjawił i zobaczył, że właśnie cała ta jego rodzina no zginęła. Nie liczył się płaczący ojciec, tylko jego czary. Wszyscy uczestnicy tego wydarzenia bardzo mocno przeżyli to, co się wydarzyło. Tylko ksiądz ma bardzo dziwne pretensje i wypisuje bzdury. Święta nie są w jego ocenie straszniejsze, bo zginęło dziecko z matką, tylko że on, ksiądz, nie został tam dopuszczony. Od kiedy ksiądz szantażuje służby na miejscu zdarzeń i do kiedy to będzie trwać? To wiemy, to są pytania, które właśnie, panie Lucjanie, niestety, o których niestety możemy porozmawiać dużo dłużej i mogę powiedzieć tylko, szkoda, że milicja jako taka nie sprzeciwiła się temu wcześniej. Ale chodzi mi o to, że oni tak naprawdę myślą, działają i to jest niestety ich ten. Ksiądz napisał, rozumiecie, na mediach społecznościowych, święta jeszcze, pan Dariusz Pacula się nazywa ten ksiądz, który napisał, święta jeszcze straszniejsze, bo prokurator nie dopuścił księdza z namaszczeniem. Mimo że przyjechałem na telefoniczną prośbę, jak odkiwnął moją głową, jak odkiwnął głową na moje stwierdzenie, bierze to na swoje sumienie. Z tego co ja wiem, to on nie przyjechał tam na zaproszenie tego ojca czy czegoś tam, ktoś po prostu zadzwonił, że jest taka sytuacja. I tak tylko chciałem o tym powiedzieć, że żeby go chuj strzelił, no. Tyle chciałem w tej sytuacji powiedzieć. Życie to piękna forma lotu, jesteś na nią gotów. To trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo kiedy człowiek cały w nerwach, trudno się poderwać. O, trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. A ruszy głową i startową, dobrze przywie się pozycję. To trudno, bo niestety trzeba mieć ambicje. Raz, dwa, trzy, patrz jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Cię budzi nowy ranek, pełen niespodzianek. No trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. I gdy się nagle spławi panna wredna i zachłanna, to trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo choć jej przychylałeś nieba, to nie polecisz na milicję. Cię wierzę, no niestety trzeba mieć ambicje. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Co? Leci ładnie, czasem się na dupę spadnie. Utrzymaj się, chłopak, utrzymaj się. Bo gdy się trzyma fason, to się nawet bada z klasą. Utrzymaj się, chłopak, utrzymaj się. Już taka dola, o, przedszkola, lepiej nie tłumaczy nic jej. Jak to, że no niestety trzeba mieć ambicje. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. O, nawet gdy cię spotka rzutka w to dolorka, pamiętaj, nie w dusie masz być orłem, a nie strusiem.
się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza, znowu taka. Raz chce się płakać, płakać się chce, 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 się chce. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery. Proszę was, a teraz coś optymistycznego bardziej, przynajmniej dla tych, którzy lubią sobie walnąć buszka. Oto bowiem od 1 kwietnia, od wczoraj, i to nie jest prima aprilis, bo Bundestag to przyjął już 22 marca, można w Niemczech, czyli dla całej naszych braci, którzy są teraz na po zachodniej stronie Wisły i im dalej tam nad Odrę już i widzą ze swoich okien Bundesrepublikę, to oni mogą na przykład wychodzić sobie na spacer gdzieś dalej i tam usiąść sobie na ławeczce. Pewnie Niemcy zaraz zorganizują takie w ogóle sytuacje nad tamtejszym fragmentem Odry, Nysy Łużyckiej i tak dalej. Po tej drugiej stronie tam mostki specjalne będą, kładki, bo w Warszawie zrobiono kładki. W ogóle kładka się okazało, to jest jakiś fenomen. W Warszawie pobudowano kładkę. Rozumiecie, słońce zaświeciło, i ludność wyszła, ilu znajomych moich z Warszawy wysłało mi zdjęcie, że właśnie są na kładce, że jest zajebiście, że kładką można przejść i tak dalej. Tak patrzę, mówię, kurwa, kładka. Znaczy fajnie, bo przynajmniej wyszli z domu i w ogóle super, ale kurczę, taka afera, a inni zaczynają, a że prawaki nie mogą wytrzymać teraz, nie, bo jest kładka i ludzie się na to rzucili i powiedzieli, że fajnie się tam chodzi po tej kładce, tylko tak ciasno jak na molo w upał, ale poszli tam na tę kładkę, a prawaki dostali sraki, w związku z czym, a to, że nie na tą stronę można patrzeć, a nie, że, a że ławki są na drugą stronę i że brzydszy widok jest po pałacu, bo nie widać stadionu, a że to, że tamto, a że ona za wąska, a że za gruba, a że na rowerze się chujowo jedzie w tłumie, a to, że w ogóle po co ta kładka, a w ogóle, że lepiej było most zbudować i tam, ja pindole, po prostu, to jest kładka, fajnie, że jest. No w każdym razie teraz będzie można tak kładek sobie ponastawiać przez Odrę, przez rzekę, żeby do Niemiec, bo tylko te mosty, które są, to albo takie przeprawy jakieś pontonowe, czy jak się będzie to nazywało, takie, że będzie się ciągnęło jak pranie, tak między blokami będzie się ciągnęło. Będzie można przyjść, bo w Niemczech będzie można, znaczy nie będzie można, tylko już można od wczoraj sobie oficjalnie zajarać marihuanę, będzie można ją też w domu trzymać, w niewielkich takich ilościach, takich na własny użytek. Wiecie, własny użytek to zawsze jest pytanie, prawda? Jak zapytali Wąskiego, zapytał go Englert, pamiętajcie Wąskiego, mam panie Wąski, mam wrażenie, że tych pieniędzy, tego złota z tego napadu, to starczy na nasze trzy mafie, na co Wąski odpowiada, nie znasz moich potrzeb. No i więc taki jest zawsze problem z tą ilością na własny użytek, prawda? Znam ludzi, którzy się z tym nie rozstają, ale w każdym razie można sobie będzie przejść teraz na drugą stronę i tam sobie zajarać maryśkę, marihuanę, zioło, jak tam chcecie to nazwać. Nowe prawo zezwala na posiadanie do 50 gramów marihuany lub haszyszu. I już, bo haszysz też tam wchodzi w rachubę, opium nie, jeszcze, ale chwila i będą też kawiarnie opiumowe, podejrzewam. Ustawa przeszła mimo wcześniejszych protestów różnych landów, bo to przeszła, ustawa jest nadlandowa, tak? To jest federacja, cała federalna po prostu ustawa, w związku z czym landy tutaj mogły tam zgłaszać swoje jakieś sprzeciwy, ale jednak nie wstrzymały tego swoimi protestami i poszło. Decyzja Bundesratu, Wyższej Izby Niemieckiego Parlamentu, złożona jest z przedstawicieli krajów związkowych, była przez wielu Niemców śledzona w piątek z tak
taką uwagą, że nie wytrzymały transmitujące obrady rządowe serwery, słuchajcie. Bundesrat wprawdzie nie miał możliwości odrzucenia ustawy Bundestagu, mógł jednak wstrzymać jej obowiązywanie. Stałoby się tak, gdyby jego członkowie zdecydowali o powołaniu specjalnej komisji, która miałaby za zadanie wypracować nowy kształt ustawy we współpracy z Bundestagiem. Politycy CDU, ja tam nigdy nie wiem, kurwa, kto jest ten CDU, to co to są ci tam, w tej niemieckich skrótach się nie, w ogóle nie łapie, która to jest partia prawicowa, AfD tylko wiem, o co chodzi, nie? A te reszta to jakoś nie potrafię ich zapamiętać. Początkowo wiele wskazywało, że tak może się stać. O powołanie takiej komisji apelowały władze wielu krajów związkowych. Jednym z ich argumentów był fakt, że jeśli ustawa wejdzie w życie, 1 kwietnia może grozić chaosem prawnym, bo nowe prawo wstrzymuje bowiem wykonywanie kar i anuluje toczące się obecnie postępowania o posiadanie narkotyków. Tak jest, ona się wiąże ze zwolnieniami z więzień, uchylaniem wyroków i tak dalej, ale co warte zaznaczenia, to się nie będzie wiązało z jakimiś odszkodowaniami i tak dalej, ponieważ te wyroki były zadawane zgodnie z obowiązującym na on czas prawem i tak dalej. Tylko będzie można ich wypuścić wszystkich. No i postępowania, ktoś teraz miał, toczyło mu się akurat postępowanie. Tylko pamiętajmy, że to chodzi o 50 gram i tak dalej. Jak ktoś tam miał więcej, to tego nie obejmuje. Niemiecki minister zdrowia z SPD z kolei obawiał się jednak, że jeśli tak się stanie, ustawa nie zostanie przyjęta w tej kadencji Bundestagu, a wówczas może nie zostać przyjęta w ogóle. Dlatego apelował do członków swojej partii, by nie próbowali jej blokować. No i tak się okazało, że zostało to przyjęte, w związku z czym teraz jest. Oni twierdzą, że dzięki temu zmniejszy się liczba uzależnionych. To jest zawsze taka pokrętna analiza, bo są badania na obie teorie, na to, że wypuszczenie na przykład marihuany, czy właśnie, bo haszysz również w to wchodzi, że takie uwolnienie albo wpłynie pozytywnie, albo negatywnie na liczbę uzależnionych. To wchodzi w to takie myślenie o tym, że dochodzi do, że jest coś takiego jak to zakazane jabłko, tak? I że dzieciaki, młodzi ludzie czują taki fan w tym, że łamią prawo, że robią coś nielegalnego, że wiecie, gdzieś się schowamy, coś przyjeramy, że to jest szpan. Jeżeli to będzie oficjalnie już, że można to robić, to jakby nie będzie to miało wpływu. Z tym jednak, że chodzi to o dorosłych ludzi, w związku z czym dzieciaki nadal będą łamały prawo, ale to tam już inna rzecz jest. Od 1 kwietnia każda pełnoletnia osoba w Niemczech będzie mogła posiadać, znaczy może już, posiadać przy sobie 25 gramów wyrobów z konopi indyjskich, marihuany lub haszyszu. Do tego łącznie może mieć w mieszkaniu do 3 roślin, czyli samemu sobie można robić plantacyjkę taką małą, oraz do 50 gramów tej używki. Każda ilość powyżej tego limitu oznaczać będzie złamanie prawa, z tym, że tam są też te wytyczne, że większa, ale nie dużo większa, to będzie skutkowała konfiskatą tej części większej. Ustawa dopuszcza również od 1 czerwca z kolei rejestrację klubów, w których będzie można uprawiać i zaopatrywać się w wyroby konopne. Nie będą mogły one jednak działać na zasadach komercyjnych, czyli będzie można takie spółdzielnie będzie można tworzyć. Niedozwolone będzie w nich również konsumowanie narkotyków, czyli to będą takie rzeczy, będzie można się dogadać z jakimś gospodarzem czy czymś, że dobra, tu sobie będziemy produkowali na nasz użytek, albo że każdy będzie mógł przyjść sobie zabrać i tak dalej. Członkowie klubów będą mogli nabywać do 50 gramów marihuany miesięcznie. Ustawa zabrania palenia w szkołach i obiektach sportowych i tak dalej, i tak dalej. To jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy mieszkają blisko i lubią sobie przyjarać. Czy kiedyś w Polsce będzie można, no w Czechach to już jest chyba wcześniej się odbyło. Natomiast teraz myślą na mandatami za wykroczenia i tak dalej. Więc no, czy to będzie fajne, czy nie fajne, to przyszłość pokaże. Ja uważam, że
ja nie lubię w ogóle wszystkich tych halucynogenów i tak dalej, tych zwiększa, wpływających na nasz ten, ale wiem też, że to jest jako lekarstwo jest pomocne, bardzo pomocne. Nie we wszystkich, bo nie, warto się, ja przypomnę wszystkim, że warto się skonsultować. Pamiętajcie, że na przykład marihuana, ona trzeba sprawdzić najlepiej przy kimś, przy fachowcu, jak na ciebie działa, ponieważ jeżeli to robisz w celach zdrowotnych, na przykład przy depresjach, przy różnych lękach na przykład, to pamiętajcie też, żeby nie iść na rympał, bo w niektórych przypadkach one wzmacniają wasze wrażenia. Te pojawiają się naprawdę zaburzenia, które przy lękach i przy depresji powodują na przykład wpadanie w stan euforii, albo które kończą się, wiecie, I can fly i tak dalej, mogą się skończyć, ale też ja nie chcę stać, bo to nie chodzi o to, że to jest jakaś reguła z kolei, tylko chodzi o to, że warto sprawdzić, bo każdy organizm działa trochę inaczej, a osoby właśnie z depresją czy ze stanami lękowymi, lękami społecznymi, czasami u tych osób występują negatywne po prostu reakcje, chociaż jest ich dużo mniej, to też trzeba ładnie, nawet ja jako przeciwnik takich rozwiązań, tych psychotyków różnych, to powiem wam, że oczywiście jest mniej negatywnych niż pozytywnych skutków takiego przyjarania sobie, więc nie jestem przeciwnikiem, tylko jestem ostrożny w tym, żeby te pierwsze razy, przynajmniej te eksperymenty, wykonywać naprawdę pod jakimś tam nadzorem kogoś. Po prostu tylko o to was proszę, żeby tak zrobić. O! 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 Palę papierosa, nie trawkę. Palę papierosa. Uf. Uf. Wydetchnąłem.
Wojtko Krzyżaniak, ta piosenka świetna, ale nie wiem, co u ciebie trzeszczy, Martin, ale to u ciebie, a szewców coraz mniej, niestety, coraz mniej. Przyłapaliście mnie na paleniu papieroska, aż zapalniczka spadła, w ogóle dramat tu się wydarzył. Basy, takie jest, gacza, można powiedzieć, szaleństwo, ale słuchajcie, wrócę na jeszcze do tej sytuacji, która się wydarzyła w Gazie, bo to jest przerażające, jak taka sytuacja też polaryzuje również Polaków i nie ma jakiegoś wspólnego, nie widzę, znaczy widzę jakiś wspólny czasami, że tam ludzie są jak, kurwa, no nie wiem, jak to powiedzieć, ale jest przerażające, że nawet w takiej sprawie wychodzi z nas, z ludzi, jakaś taka koszmarna interesowność, czy koszmarny taka konieczność stanięcia po jednej ze stron. I jest coś takiego, że jak Hartman napisał na przykład tutaj, że zdarzył się tragiczny wypadek i antysemici mają radochę wysoko nieście sztandary Hamasu, nie? On tam napisał. No to następny, panie Janku, to tragiczna pomyłka, że ta izraelska rakieta trafiła w polskiego wolontariusza, a nie w palestyńskie dziecko. I to jest okej, nie? W sensie, bo faktycznie na tym polega ta pomyłka i wypadek, bo gdyby trafiło w palestyńskie dziecko, byłoby to okej, okay, ale z drugiej strony następnie od razu krzyczą, jak ktoś powie, nie, jak się mówi o tych ludziach, którzy tam po prostu żyją sobie, chcieli sobie żyć jakoś tam w miarę, no gdzie mieli żyć? Nikt ich nie chce przyjąć. Wiecie, to jest też takie mówienie, że wszystkich tych ludzi, wszyscy ci ludzie mogliby się rozpłynąć, tak jakby rozejść w tych okolicznościach przyrody politycznej, tamtej i geograficznej, że wszyscy mogliby się rozejść. Gdyby tam nie było tego Hamasu, to by wszyscy się rozeszli i wchłonęłyby ich te społeczności poboczne. No to nie jest tak. Ja rozumiem wkurwienie na różne terrorystyczne ataki. Oczywiście, że tak. To jest, kurwa, każda rzecz. To, że wjechali tam ci Palestyńczycy, ten Hamas wjechał na terytorium Izraela i zrobił taką siekę, no to jest po prostu niedopuszczalne. To się nie broni nijak. Tego nie można niczym obronić. Niczym tego nie można obronić. No chyba, żeby, nie wiem, chcieli odbić własne dzieci tam stamtąd. Nie? To chyba tylko tyle by można zrobić. Ale nie chcieli, w związku z czym to jest nie do obrony. Ta akcja jest nie do obrony i koniec, nie? Ale czy można śmiało spoglądać, pochwalać na przykład taką akcję, która się teraz odbywa, takiego wolnego zamknięcia tych ludzi wszystkich, bo oni są zamknięci. Oni nie mają stamtąd ucieczki. To nie jest tak, że armia izraelska powiedziała: dobra, to teraz wszyscy wypierdalać, będziemy pilnowali, zrobimy takie coś. Tu są ileś bramek, po prostu nie strzelamy, czy coś tam, tylko będziemy przepuszczać ludzi, sprawdzamy każdego i tak dalej, czy ma broń, czy nie ma broni, czy kim jest. Oni trzymają ten świetny wywiad i przepuszcza. Nie ma gdzie ich przepuścić. To nie jest też tak, jak tu Eugen na przykład tam kiedyś pisał, Eugen chyba, tak, jeżeli coś, to przepraszam, jeżeli to nie ty, ale że są tacy Palestyńczycy, którzy przecież mogą spokojnie żyć na terenie Izraela i tak dalej. Mogą, ale pewnie jest jasne, że jest taka część ludzi, którzy się wykształcili, którzy pracują, którzy skorzystali z jakichś możliwości, ale czy naprawdę to jest tak, że cała ta społeczność Gazy, te 1 600 000 osób na przykład, czy ponad 2 chyba, było zaproszone tam do zwykłego życia? Czy ktoś im takie życie zaoferował i czy nie mieli podstaw też budowanych przez dziesięciolecia do tego, żeby się bać? No jednak mieli. No. I w ogóle, że jest coś takiego jak zgoda, międzynarodowa zgoda na to, jak ktoś w ogóle usprawiedliwić może, powiem wam od razu, że jeżeli ktoś może w swoim gdzieś tam sercu usprawiedliwić cierpienie zwykłych ludzi,
zwykłych ludzi jakimś poczuciem sprawiedliwości, to nie ma mojej zgody na to. Bo oczywiście ta zbrodnia Hamasu była zbrodnią, była czymś najgorszym, co można sobie wymyśleć. Natomiast, a jeszcze wzięcie zakładników i tak dalej, to jest po prostu męczenie, to jest po prostu niedopuszczalne w żadną miarą. Niedopuszczalne. Koniec, kropka. Tutaj nie jest dyskutowalna ta sytuacja. Ale czy dopuszczalne jest branie za zakładników z kolei całej tej społeczności i do tego stopnia, że ostrzeliwanie nawet tych ludzi, którzy wiozą im trochę wody, co chcą osiągnąć? Zagłodzić ich? Skoro nie mogą wyjść stamtąd, a nie daje im się wody, to znaczy, że chce ich się zabić głodową śmiercią. No. I przerażają mnie te dyskusje w ogóle. Przeraża mnie ta dyskusja. Na przykład MSZ Polski wystosował, rozumiecie, oświadczenie, że nie wyraża na to zgody, żeby zabijać polskich obywateli tam, nie? I żeby w ogóle, no fakt, dodali jeszcze, że łamanie międzynarodowych praw w związku z sytuacją humanitarną i tak dalej. No ale co z tym zrobicie? Nie wyrażacie zgody? Najgorsza rzecz, którą się robi w polityce międzynarodowej, to jest niewyrażenie zgody albo apelowanie. Bo to oznacza absolutnie niemoc, tylko kwestie takich tych jak rytuałów i tak dalej. Ja nie wnikam w to, kto teraz z was, czy z nas wszystkich jest po tej stronie, czy widzi słuszność jednej czy drugiej strony. To się wymknęło spod kontroli jakiejkolwiek. Ja nie rozumiem w ogóle terroryzmu, tak? Poparcia dla terroryzmu. Dla mnie to jest idiotyzm, ale też religijny. To jest kolejny dowód na religijostwo, bo oczywiście za tym terroryzmem stoją biznesy, stoją pieniądze, stoi poczucie władzy i tak dalej, ale gdzieś tam łatwo jest sterować tymi ludźmi, nie dla pieniędzy, bo ci, którzy wybuchają, ci, którzy idą na takie akcje samobójcze, to oni nie idą tam dla pieniędzy. Czasami wiedzą, że ich rodziny na przykład zostaną objęte jakąś tam pomocą. Ale oni wierzą w to, że gdzieś tam ich czeka jakiś inny los, nie? To jest religijostwo kompletne. Bo ja wiem, to jest pomieszanie biznesu z tym religijostwem, ale wykorzystuje się w tym ludzi religiotów po prostu. I to nic, przecież tam dziesięciolecia to trwa, nie? I od czasu, kiedy tę broń takiego kalibru wymyślono, ale wcześniej też to trwało, to cały czas to nic nowego nie jest, nie? Nikt sobie z tym nie potrafił poradzić, dlatego, że co chwilę były te apele o to, żeby było dobrze, tak? Że należy tam prawo międzynarodowe szanować. Ale jakie jest to prawo międzynarodowe? Prawo międzynarodowe nie zakazuje strzelania, nie? A jak będziesz strzały gdzieś, będziesz ostrzeliwał coś, no to kurwa, no to z kolei można mieć pretensje do tych Palestyńczyków, tak? Że dlaczego trzymacie tych ludzi w miejscach, gdzie są ostrzeliwane? Dlaczego tamtejsze wojska Palestyńczyków chowają się w miejscach, gdzie są też osoby prywatne? Bo zjeby są z jednej i z drugiej strony. Ale ja nie chcę żadnego symetryzmu i tak dalej. Ja mówię, dlatego ja nie staję po żadnej stronie tutaj, teraz. Ja mówię, że państwo Izrael zachowuje się źle. Znaczy jest organizacją przestępczą, moim zdaniem, poza wszystkim. Ale z innych tam również powodów, nie? Które realizują w międzyczasie. Czy bywa państwem przestępczym, może tak powiedzmy. Bo samo w sobie nie jest, tylko bywa, no tak powiedzmy. To będzie bliżej, tak. Tego się będę trzymał. Ale Hamas jest bandą skurwysynów, tak? Ale czy nie ma naprawdę w społeczeństwie jakiejś siły, żeby nie dopuszczać do rzezi niewinnych? To dla mnie jest nie... To dla mnie jest po prostu jakby niesamowite, nie? I na to nie ma mojej zgody, ale rozumiecie, ja sobie wyrażam brak zgody
I tyle, więcej nie mogę, nie? I powtarzam, nie zastanawiajmy się teraz, kto ma rację i tak dalej, bo ja mówię o tych ludziach, którzy ewidentnie nie mają winy, nie? W tym wszystkim. A prawo międzynarodowe na to pozwala i organizacje międzynarodowe. Po co te organizacje są? Po co są organizacje międzynarodowe, nie? Po co? Skoro jeden może drugiego napierdalać, a reszta stoi i mówi, jedni podzielą się na trzy strony, nie? W każdej sytuacji. Bo teraz było tak, że jak tam chcieli na Izrael nałożyć jakąś tam sankcję, to Amerykanie powiedzieli, że jednak nie. Jak na Rosję, to Chińczycy powiedzieli, że nie. I tak. I to stoją takie trzy grupy, tak jakbyśmy się patrzyli na walkę. No i tam się bije dwóch. Oczywiście co jakiś czas kopną, kurwa, leżące dziecko i tak dalej, tam leżą, ale się tłuką na nich, a obok stoją takie mędrki i jedni mówią do jednych. Ty, ale tam z lewej, uważaj, bo tam cię z tyłu zach... O, dobra. Drudzy mówią do tamtych, nie? A trzeci stoją i do wszystkich mówią, no weźcie, przestańcie. Ej, no weź, przestań. Ale nikt, kurwa, jednego z drugim za rękę nie złapie, nie? I w Polsce teraz się mówi o tym, bo, kurwa, wolontariusz zginął, nie? Ja się nie dziwię, że on zginął. Bo wiecie, ja mam znajomego jednego, który zginął w Ukrainie. Nie wiem, może więcej mam znajomych, którzy tam zginęli w Ukrainie, ale o jednego, o którym wiem, nie? Że był tam, zginął. No ale on jechał tam, wiedział, że może zginąć i ten wolontariusz też jechał, do strefy ostrzału wjeżdżał, nie? Ale, a u nas jest afera o to, że Polak i tak dalej. Kurwa, naprawdę na nikim nie robią wrażenia te zdjęcia tych dzieci. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało populistycznie, że Żydzi powinni w tym momencie powiedzieć, dobra, to my się wycofujemy, bo tam są głodne dzieci, nie? Nie o to chodzi nawet. Ja rozumiem ich te walki, niech tam sobie plemiennie walczą, kurwa, o co chcą, tam mają jakieś plemienne swoje sprawy, tylko niech nie mieszają do tego ludzi, którzy sobie tego nie życzą, nie? Niech pójdą, kurwa, za szkołę i się napierdalają. Dobra, Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery. Jest po godzinie już 13. Tak mnie na gorycz zeszło troszeczkę, ale to, przepraszam was, nie jesteśmy tu po to, żeby się gnieść bólami świata tego, chociaż czasami dobrze sobie o pewnych rzeczach przypomnieć. Więc jeszcze raz powtórzę tylko, że nie chodzi o to, kto ma rację teraz, nie? Chodzi o tych ludzi, którzy w dupie mają czyjąś rację, nie? Którzy po prostu są głodni i których po prostu ostrzeliwują w nocy, a ich nikt nie chce, nie? Pamiętajcie o tym, bo to nie jest tak, że oni by stamtąd nie chcieli wyjść. Oni nie mają gdzie wyjść, bo nikt ich nie chce. Ale wyjdzie pani Kępa i powie, że ona pomaga im tam na miejscu. Nie? To co? Do usłyszenia jutro o godzinie 10. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał i to jest bardzo dobra wiadomość, bo byłoby więcej powodów do zabijania. Więc trzymajcie się do jutra, do godziny 10. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence rzecz jasna jeszcze wyznanie niewiary. Zastanawiam się, jaką piosenkę na koniec puścić i puszczę piosenkę. Kurczę, po takiej smutnej gadce to powinienem coś wesołego pójść, a tu już miałem coś smutnego przygotowane, więc oleję to i puścimy coś, co jest absolutnie bezpretensjonalną rozrywką. I już to było. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Jutro o godzinie 10, a po piosence oczywiście będzie jeszcze wyznanie niewiary. Jeżeli pamiętajcie, to jest dla mnie bardzo ważne. To oczywiście te łapki, te komentarze. Uwielbiam czytać waszych komentarzy. Poprzednio było dużo, wczoraj było stosunkowo niewiele, ale uwielbiam czytać wasze komentarze z różnymi pomysłami na przyszłość albo pomysłami wierszowanymi. I pamiętajcie, że jeżeli to nie rozwali waszych budżetów domowych, to
postarajcie się dołożyć do pensji Krzyżeniaka. Wszystkie szczegóły znajdziecie niżej. Tam jest i Patronite, i konto, i tak dalej, i PayPal. Natomiast, bo pamiętajcie, że dla mnie to jest naprawdę ważne i to nie tylko z powodów kurwa takich, że lubię jeść na bogato, tylko z powodów takich, że po prostu no, moje te lęki, moje sprawy dotyczą również takich spraw czysto bytowych, tego poczucia bezpieczeństwa. Więc jeżeli możecie, to dołóżcie się do pensji Krzyżeniaka. Te pieniądze nie idą na pierdoły, że tak powiem ładnie. To tak sobie myślę, kurczę, może by jednak inną piosenkę puścić. Puszczę. Dobra, o, to puszczę, to jest dobre. Nara, trzymajcie się, po piosence słyszymy się na wyznaniu niewiary jeszcze. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery. Pamiętajcie, nie dajcie się nabierać. Jezus nigdzie nie zmartwychwstał. Kiedy siadam do śniadania, dzwonek woła mnie do drzwi, a za drzwiami jakieś dziewczę roni z oczu łzy. Patrzy na mnie tak błagalnie, czuję zapach krwi. Jedno tylko wiem na pewno, za śniadanie się nic. Cudo ma na imię Liza, liczy lat 25. Jeden tranią szantażuje o młodości grzech. Liza musi być bez skazy, jutro bierze ślub, a w duńskim filmie Liz wyznała, grała jedną z głównych ról. Cena nie gra żadnej roli, mówi patrząc w oczy mi, jak potrafi się odwdzięczyć mała Liz. Tego nie wie nikt, ale będziesz wiedział ty. Bardzo szybko na jaw wyszło, o co tu się toczy gra. Sprytna Liza w głowie miała całkiem niezły plan. Po południu się zjawiło dżentelmenów trzech. Migną cały przeszukali, nie pytając o nic mnie. Nim się uwolniłem z więzów, było już po 6:06. Idę prosto do lodówki, chcę cokolwiek zjeść. W garnku leży garść brylantów, chyba własność Liz. Parte lekko 3 miliony, w oczach pociemniało mi. Szukam jej swym kabrioletem, przez ulicę miasta gnam, a lusterko wsteczne mówi mi, w co gram. Bo na karku mam niemal cały gang. Nagle szybko skręcam w lewo, niedaleko jest tu bar. Idę wprost do telefonu, jeszcze jedną szansę mam. Cześć Joe, mówię do barmana, jedną szybką daj. Bo zanim zdążysz nalać dwie, będziesz miał tu niezły bal. Słyszę w uszach majstra wrzask, ja ci z głowy te głupoty powybijam czym się da. 7 poty z ludzi biją, a on śpi ten drań. Gdy nam wszystkim z rąk ucieka cała premia oraz plan. Świetny numer, Spisek i na wokalu Cugowski. Świetny utwór. Jutro wam zaprezentuję inny utwór tej samej, tego samego składu. Do usłyszenia zatem, do zobaczenia się z wami. Pamiętajcie o Krzyżaniaczku swoim również w wymiarze finansowym. Jeżeli możecie oczywiście, jeżeli to nie zaburza waszych, jeżeli to nie odbiera wam jakości, nie zmienia wam jakości życia. I no to co, do usłyszenia jutro i pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Maryjka nie zawsze była dziewicą, no chyba, że jej przez główkę weszło. Bo tu przez główkę. A to dobry pomysł. Mahomet nigdzie nie ulatywał, bo to zwykły bandswoł był. Trzymajcie się, do jutra. Niezmiennie czekam na wasze komentarze. I na was czekam jutro tutaj o godzinie 10. Buziaki, serdeczności i w ogóle te wszystkie przyjemności. Nara. No.
Ja zrobiłem swoje. Teraz forsa. Proszę do domu iść. Co tutaj robić?